And now, the moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witam was serdecznie, nasi drodzy słuchacze, Mariusz Olkiewicz się kłania, a to drugi Q&A, a 172 odcinek MMA Tonight, który w całości poświęcimy pytaniom i odpowiedziom, jak sama nazwa wskazuje, a pomoże mi w tym powracający po krótkiej przerwie Michał Malinowski. Witam serdecznie. No nie było takiej krótkiej, ale tak, witam. Bo już tutaj fani się ciebie domagają, nawet zamiast pytać o MMA, to pytają, czy ty będziesz, także już tutaj jest, widzisz, to tak, kiedyś tak było, że tam ci wysyłali się do logopedy trochę, tam trochę cisnęli, ale w końcu jak przyszło co do czego, to tęsknił. No ja się cały czas jestem zapisany u tego logopedy, ale na NFZ to 7 lat muszę pytać. No dobrze, to coś jeszcze chciałem dodać. No był taki pomysł, żeby zrobić live motif w postaci Sankt Petersburga, ale no chyba nie ma sensu, więc jeżeli jakieś pytania się na ten temat pojawią, to o tym powiemy, bo w sumie mieliśmy... No ja mam pytanie, no. Sankt Petersburg. Kiedy mi wódkę wyślesz? A, no właśnie. No po majówce, no, może jutro to się nie uda raczej, ale to po majówce. Muszę po prostu... No nie, bo to może zginie, to nie. No właśnie. Nie wiem, w co ją wsadzić po prostu, jakby, żeby się po prostu nic z nią nie stało, to trzeba skrętnie opakować i po prostu muszę znaleźć coś, co z powodu jakichś... Szmaty jakieś najlepsze. Coś, jakąś folię bąbelkową też mam, coś pomyślę, no bo po prostu szkoda, żeby się rozbiła, bo to płacz i lament. Nie może być, to prawda. No a tam do maja nie ma co, do czerwca. Nie będziemy czekać. No dobrze, no to co, ja zajmuję się pytaniami z YouTube'a, ty z Facebooka, to które pierwsze? Z YouTube'a, bo J jest pierwsze niż F. Dobrze. W takim razie, przepraszam na emocje, ale jeszcze ten katar mnie z rosyjski męczy troszeczkę. Nie wiem dlaczego tak, jeszcze. Tak zwany rosyjski katar. No właśnie, i strasznie, jeszcze mi się nos dobrze nie odetkał po Petersburgu, a jeszcze w Lublinie poprawiłem, no to wychodzi na afterze no, i tak jeszcze. No, a w ogóle był główny bohater, ślepiąc od świateł, Saful, czyli Kamil Nożyński na afterze KSW. O. Taka o, sytuacja. No widziałem zdjęcie z Wrzoskiem zrzucone i także może Marcinowi. Zresztą no, Marcin był gwiazdą jednego z wywiadów i w ogóle chyba aftera. Natomiast widziałem się z nim około 3 nad ranem i ja siebie widziałem w gorszym stanie o 3 nad ranem. Chociaż, a ja byłem wtedy trzeźwy jeszcze, więc Marcin wcale nie wyglądał na zmęczonego w żaden sposób. Tak i o mojej opinii. Wygadałem też z Łukaszem i też nie widziałem, żeby byli w jakimś niewiarygodnym stanie, także chyba trochę przesada. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do pytań z YouTube'a, więc MakiBST pyta: Mariusz, co to się działo na tym Twitterze? Koleżka z MMA.pl krzyczał, żebyś poszedł z nim na jakiś pole czy coś. Co z tego, co się orientuje, to żniwa są wakacje dopiero. Nie znam się na żniwach. Co się działo na Twitterze? No to jest jakaś akcja powiązana z moją wypowiedzią z MMA Talk Show. Zdaje się komuś, ktoś stworzył fejkowe konto, żeby narobić gówno burzy. Pff, nie wiem, nie oceniać, czy mu się udała, czy nie, no jakby mnie nie ruszyło. A to jest sytuacja, sprzed pół roku, z października, jest dawno nieaktualna, znaczy w sensie sytuacja jest aktualna może na wideo, ale naprawdę została dawno rozwiązana momentalnie po tym nagraniu została normalnie, kulturalnie, tak jak cywilizowani ludzie się zachowują, czyli po prostu porozmawialiśmy i zamknęliśmy ten temat i nie ma o czym mówić. Jakkolwiek to zabrzmi, topór wojenny zakopany i koniec. Nie ma żadnej złej krwi już nie ma, wszystko zostało wyjaśnione, natomiast no internet jak to internet, lubi żyć starymi rzeczami. Także jak ktoś tego potrzebuje, to niech sobie tym żyje. No myśmy już dawno ten temat mamy za sobą od pół roku, także absolutnie nie ma do czego wracać. Dawid Nowak: jak myślicie, jakie zarobki na ten moment generuje Gamer? 150 tysięcy za walkę, bo wydaje mi się, że kwestia 2-3 walk w UFC i by to przebił. Znaczy co do tego trzeciego, do tej ostatniej kwestii to się od razu odniosę, że 2-3 walki to chyba jest niemożliwe, w zależności jakiego pułapu by startował, no ale jak z najniższego, no być może z najniższego by nie startował, ale 1000 złotych, no to może tak, no to już nie ma co tam przeliczać, jakby kursów to teraz tutaj wymnażać, no ale być może masz rację, a jakie generuje Gamer? W mojej opinii bliżej tej trzeciej kwoty, no. No, zgodzę się z tym. No nie, no są dwa pasy, są dwa pasy. Myślę, że nawet możliwe, że byłaby czwarta opcja.
Byłaby czwarta opcja, pamiętać, bo jest jedna rzecz, o której też chciałbym wspomnieć. Wszyscy go wysyłali do tego UFC, okej, okay, ja spoko, ja rozumiem dlaczego, tylko wszyscy zapomnieli, że on skończył kontrakt po walce z Kleberem, a potem podpisał nowy kontrakt, jakby. I Martin o tym wywiadzie ze mną mówił, w grudniu jeszcze, a Wojek w Klatka po klatce też o tym powiedział, więc nie wiem dlaczego tak wszyscy, ja też miałem, tak mi się tak wydawało, że faktycznie, no bo te kontrakty wiem jakie są, no Dawid Zawada też miał kontrakt i też sobie z niego uciekł, ale umówmy się, że no Dawid Zawada i jego medialność, rozpoznawalność i osiągnięcie w KSW, a Mateusz Gamrot to są dwie inne rzeczy. Mateusz Gamrot to jest najważniejszy element w ogóle KSW chyba teraz. Mówię z zawodników, znaczy prosportowych, to Mariuszowi umniejszył. No obok Mariusza, no. Jest myślę, że najważniejszy, biorąc pod uwagę odejście Mameda Khalidowa. Jest najważniejsza gwiazda w tej chwili. Może się to zmieni 18 maja, jak Michał Materaz to będzie pas, ale w tej chwili jest absolutnie czołowym zawodnikiem KSW, więc nie wierzę, nie ma takiej możliwości, żeby go KSW, mając z nim kontrakt, puściło go z kontraktu, a jeżeli by doszło do jakichś niesnasek, to żeby ten temat zostawiło tak jak, albo odpuściło może w ten sposób, także ja uważam, że może zarabiać powyżej 150 tysięcy złotych za walkę. Co z Anzorem? Pogadacie z nim WCA, jakie ma plany na przyszłość? No, a z Anzorem rozmawialiśmy przy okazji urodzin WCA, no powiedział, że chce wrócić, że to było w zeszłym roku, tak? Rozmawialiśmy i no to powiedział, że chce wrócić i że wróci i że w 6-6 kategorii, ale nie wie kiedy, nie wie. Tak naprawdę moglibyśmy na zarabiać to co miesiąc, tam co dwa, ale to nie wiem, czy to ma sens. No. Ja mogę go zapytać prywatnie i wam gdzieś tam powiedzieć, bo robić sobie wywiad o tym, kiedy wróci, to też nie ma do końca sensu. No więc wydaje mi się, że jak już będzie coś wiadomo, to wtedy, jak już będzie ogłoszenie, to wtedy na pewno Anzora złapiemy, jak tylko to będzie możliwe. Także raczej w tą stronę. Widzisz coś, czy KSW szykuje coś bombowego na KSW 50, czy to zwykła gala będzie? Mi się wydaje, że będzie zwykła gala, ponieważ dla KSW to nie jest 50 gala. To jest 50 gala, nie wiem, numerowana jakkolwiek. Tam były eliminacje, były dwie gale ekstra, było Fight Club jakiś. Także to nie jest, już dawno minęli 50 galę, więc wątpię, czy to będzie niezwykła gala, tym bardziej, że ta gala raczej będzie w Londynie. Tak jak 40 była w Dublinie, tak ta będzie w Londynie, zdaje się. Także raczej nie. Czy ty, Michał, masz jakąś inną opinię na ten temat? Nie, no myślę też, że to nie będzie jakiś tam... Stadionu raczej nie będzie i nie będzie jakiegoś też szaleństwa. Wydaje mi się, że to będzie właśnie londyńska gala. No tak, to nie będzie nic specjalnego. Nie sądzicie, że Kornik praktycznie w ogóle się już nie rozwija? Cały okres przygotowawczy robi w Silesian Cage Club z Bronderem już od kilku lat. Czy się rozwija, czy się nie rozwija, to nie wiem, ale faktycznie warto by było się ruszyć stamtąd. Też tak sądzę, że faktycznie mógłby pojechać gdzieś, czy do WCA na sparingi, czy w ogóle na jakieś 2 tygodnie, czy nawet gdzieś popodróżować, bo wydaje mi się, że z aktualnymi sparing partnerami się już znają na tyle dobrze, że faktycznie w tej materii może nie być rozwoju. Myślę, że też Artur już nie jest zawodnikiem, który nie wiary jakichś niewiarygodnych rzeczy się nauczy. Nie, jakichś przełomowych. Ale kto wie, no Janek jednak się rozwinął w tym wieku po zmianie klubu. Także tyle. Taka jest moja opinia, Michał. Co byś dodał? No na pewno. To jest Artur, nie jest jeszcze aż tak starym zawodnikiem. Wydaje mi się, że on jeszcze mógłby się kilku nowych rzeczy nauczyć i takie wyjazdy do innych klubów z pewnością mu się przydały, bo wiemy, że nawet starsi zawodnicy wyjeżdżają i uczą się nowych rzeczy, więc taki wyjazd dla Kornika, który ma naprawdę przed sobą jeszcze w tym 70 ładnych kilka walk i kilka lat kariery, wydaje mi się, mogą pomóc Arturowi po prostu. No każdemu zawodnikowi, to nawet jak się trenuje w Jackson Wink, to warto dziś pojechać. To nie ma tak, że tylko do lepszych klubów opłaca się jeździć. Przecież może znaleźć zawodnika, który będzie mu imitował Parka w innym klubie na przykład i to będzie kluczowym elementem jego przygotowań. Także... Akademia Sportu Walki Wilanów teraz jest na topie, więc polecam. Dlaczego Khabib mimo postury Kowalskiego jest tak koszmarnie silny, gdy łapie kogoś w klamrę, bez problemu każdego podnosi? Genetyka czy jednak specjalistyczne ćwiczenia? Tutaj polecam, wczoraj oglądałem, nie wiem jak do tego doszło, ale 10 najsilniejszych ludzi na świecie. Taki YouTube'owy jakiś tam. 10 najdroższych zwierząt na świecie oglądałem i 10 najsilniejszych ludzi na świecie. Jest tam gościu, który
miał, był chory i po przetoczeniu ileś razy krwi i po jakichś paru operacjach nagle zauważył, że w niewiarygodny sposób wzrasta mu siła. I na głowie utrzymywał 25 kobiet, na jakiejś platformie trzymał na głowie. Miał na głowie platformę, na tej platformie było 25 kobiet. Jakieś niewiarygodne rzeczy w ogóle i tak dalej. I taki tam jest 10 najsilniejszy, oczywiście jest też Mariusz. Jest dużo strongmanów, jakichś trójboistów, ale właśnie są tacy ludzie, którzy po prostu już tam w wieku młodzieńczym zauważyli, że są silniejsi niż rówieśnicy. Czasami to po prostu jest genetyka, ale to zawodników z Kaukazu to nie jest jakaś niewiarygodna umiejętność. Michał. No lata naprawdę treningów. W przypadku Khabiba no to są lata treningów zapaśniczych. Naprawdę zapaśnicy to są zawodnicy niezwykle silni. No mamy przykład chociażby Mateusza Gamrota. To on też nie wygląda, no można powiedzieć, niepozornie, a jest piekielnie silny. Po prostu większość zapaśników to jest naprawdę taka baza siłowa i wytrzymałościowa, że no tam jest siła i tam zawsze będzie siła. Jednak sport, jakim są zapasy, generują to przygotowanie fizyczne na niezwykle wysokim poziomie i taki zawodnik, no zobaczcie typowego zawodnika chociażby brazylijskiego jiu-jitsu. To jest zazwyczaj zawodnik szczupły, który nie ma tyle siły, taki naprawdę wklęsła klata, można powiedzieć. No Antonio Minotauro Nogueira, taki przykład modelowy, czy Fabrício Werdum. To nie są zawodnicy wagi ciężkiej, którzy mają, nie wiem, wielkie bicepsy, wielką klatę pod 120 kg i mega mocni, nabici tacy. Są zawodnicy silni, ale postura jest zupełnie inna. Znowu u zapaśników, topowych zapaśników, to jest właśnie naprawdę mniejsi zawodnicy, ale smuklejsi, znaczy szersi trochę w balkach. Ta postura jest naprawdę dużo, dużo większa, szersza, także no po prostu no uwarunkowanie genetyczne to jest jedno. Dwa, po prostu według mnie jednak sport, jakim wywodzą się, czyli zapasy, no generują takie przygotowanie fizyczne i przygotowanie atletyczne, które powoduje właśnie takie coś, a nie inne. Przykład Khabib czy chociażby Mateusz Gamrot. Tak, ale to też, ja myślę, że trochę tego, że w sensie genetyka to jest jedna sprawa, ale specjalistyczne ćwiczenia, no po prostu trening poddane płaszczyznę, po prostu jak się tych treningów robi ponad 200 w roku, no to siłą rzeczy każdym tym treningu te włókna mięśniowe po prostu gdzieś tam się rozrastają, nabierają siły, też nawet nie rozrastają, no bo mamy w ciele, już nie chcę teraz na gówna na tom rozbijać, ale jakby mamy w ciele dwa rodzaje włókien, tak w skrócie, jedne, które się rozrastają ale i stają się silniejsze, drugie, się, które się nie rozrastają, ale też stają się silniejsze. I po prostu te drugie będą mogły być silniejsze, ale może tego nie być widać po zawodniku. I to właśnie to jest to, także wydaje mi się, że trochę tego, trochę tego. Lepiej być doskonałym stójkowiczem niczym Izrael Adesanya, doskonałym parterowcem czy wybitnym zapaśnikiem jak Khabib? Wybitnym zapaśnikiem oczywiście. Tak, mi się wydaje, że no, jakby uderzyć pięścią w twarz każdy potrafi mniej lub bardziej w jakikolwiek sposób. Czy jest to cios pchany, czy jest to cios ze skrętem tułowia techniczny, myślę, że to każdy umie uderzyć. Natomiast no, oczywiście w parterze no, to jest sytuacja patowa, no bo jak nie umiesz go w ogóle, no to poskręcają cię, a ty nie skręcisz nikogo. Natomiast wydaje mi się, że ktoś kiedyś powiedział, że jednak to zapaśnik, no, chyba nawet Borys Mańkowski powiedział, że zapaśnik decyduje o tym, gdzie się toczy walka, czy w stójce, czy w parterze, ponieważ jest w stanie oprzeć do parteru, a jest w stanie wybronić obalenie i zatrzymać ją w stójce. Także wydaje mi się, że najlepsza baza, tak jak chyba Oskar Piechota powiedział, że najlepsza baza w ogóle pod sporty walki to jest akrobatyka. Akrobatyka czy gimnastyka? Gimnastyka. Na to od najmłodszych lat, aby te ścięgna już przyzwyczajać. To jest gimnastyka. A następnie faktycznie, to już nie Oskar powiedział, ale to wydaje mi się, że zapasy to jest najlepsza baza pod MMA w ogóle. No bo to jest ten element, który jeżeli jesteś tylko strikerem, no to ktoś, kto ma zapasy lepsze, po prostu cię sprowadzi do parteru i tam skończy. Jeżeli masz świetny parter, no to i nie obalisz, bo będziesz miał słabe zapasy, no to będziesz zbierał w stójce, więc wydaje mi się, że jednak zapaśnicy królują. No ale no, często nie są najbardziej widowiskowymi zawodnikami. No, jest niewielu zawodników, którzy mają świetne zapasy i są bardzo widowiskowi. Tacy, w sensie ich zapasy są widowiskowe, może tak bym to ujął. Kinga Kaliszewska pyta, czy będzie Grześ i wysyła serduszko. No Grzesia niestety nie będzie. Wybaczcie. Ale mogę już stracić, że przekazaliśmy. Tak, i Grzesiu się bardzo ucieszył. Tak. Mateusz... A jeszcze bardziej się ucieszy, jak koleżanka napisze do niego w prywatną wiadomość. Mateusz, ty decydujesz o tym,
Pytam, wyjątkowo nie pytam, nie pytam w zasadzie. Wyjątkowo nie pytam, a chciałem podziękować całej redakcji za to, co robicie. Każda gala, każdy news, wy tam jesteście, robicie bardzo dobrą robotę, pozdrawiam. Dziękujemy. Bardzo nam miło. Dużo czasu, energii i pracy to kosztuje, ale jeżeli się udaje, to tym bardziej nam przyjemnie czytać takie rzeczy. Dokładnie. Hel 3. Ale oczywiście postaramy się utrzymać. Ciężko będzie jeszcze się rozwijać, tak już bardzo, 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 ale będziemy udoskonalać pewne aspekty. Pewne rzeczy może zmieniać, zobaczymy. No na razie jest ok, staramy się to utrzymywać. Bardzo Patronite nam w tym pomaga. Przede wszystkim jest to bardzo, nie chodzi o same pieniądze, tylko po prostu o ludzi, którzy dorzucą te 5 czy 10 zł i po prostu doceniają naszą pracę. A nie tylko, nie mamy problemu z tym, że ktoś tylko o tym mówi. No przecież nie wymagamy, żeby każdy wpłacał pieniądze. Ktoś może to wpłaca, jak nie może to nie wpłaca, ale jest to bardzo, bardzo miłe i bardzo dopingujące. Szczególnie na przykład jak jedziemy na UFC, i wtedy dostajemy dwóch czy trzech patronów, dochodzi do właśnie, żeby nam jakby wesprzeć, to nawet jak to jest jakieś jednorazowe wsparcie, to jest to bardzo miłe, że ktoś po prostu na taki gest się zdobywa. No a umówmy się, że to no, te pieniądze są właśnie przeznaczone na to, aby na tę galę jeździć, dzięki temu te pieniądze, które na to do tej pory szły, mogą być ulokowane gdzie indziej. I nie mowa o i absolutnie nie jest mowa o naszych portfelach, tylko o zupełnie innych rzeczach, także. Także to bardzo nam pomaga, a uwierzcie, że takie wyjazdy naprawdę nie są tanie. Zresztą chyba patronom obiecałem wyliczenie kwot za Petersburg, to przypomnijcie mi, zrobię to, jeżeli was to oczywiście interesuje. Hel 3. Kiedy wraca Malina? No to już wrócił. 2. Kiedy dojdzie do walki kobieta versus mężczyzna? Wiem, że w Brazylii w 2016-2017 miały dojść do takiej walki. No ja mam nadzieję, że nigdy. Tam wtedy to była akcja społeczna, to było nagłośnione bardzo, że kobieta z mężczyzną ma walczyć. Było o tym głośno, cały świat o tym pisał, a to była jakaś kampania społeczna, która miała zwrócić uwagę na przemoc w domach, przemoc tam na kobietach, z tego co kojarzę. Aha, ale było coś takiego, kiedyś ktoś, jakiś tam hejter czy ktoś napisał, że on by kobietę pokonał bez problemu, coś w ten deseń. No i się, tak. Jedna kobieta podjęła wyzwanie i w pierwszej chwili się nie udało tego zrobić, bo Facebook zablokował transmisję ze względu na jakby, nie wiem, akt przemocy czy coś tam, ale później się udało, no i ta dziewczyna go tam poddała w 2 minuty chyba, bo to była walka grapplingowa. Także no to taka walka była. Nie pamiętam, jaka to zawodniczka była, ale no kurde, nie pamiętam, ale taka znana dosyć. No możliwe. Ja już tak dobrze nie pamiętam tej sytuacji, nie oglądałem też tej walki chyba, a może oglądałem. Ale tak, no to była taka sytuacja. No nie, no jak szczerze, nigdy, znaczy szczerze, poważnie, no nigdy nie lepiej, żeby nie doszło do takiej walki. No znaczy ja bym, wiadomo, może jest taka ciekawość ludzka i człowiek by jednak zobaczył. No ale to musiała, to ja bym, jakbym ja już miał w tą stronę iść, to ja bym zobaczył po prostu Gabi Garcia z jakimś zawodnikiem w jej kategorii wagowej, no. Może, no nie, no może zawodnikiem 8-4 już niech będzie, no. No to może z takiej niezdrowej ciekawości, to może. Znaczy, wiesz, fajnie też takiego się obejrzało, bo jakby laska wygrała, no bo jak wygra zawodnik, no to on jakby nie ma nic do wygrania w tej walce, bo jak pokona to damski bokser, jak przegra to Lamus i się będą z niego śmiali, a wiadomo, to jakby dlatego to tak trochę lipa, więc liczę, że się nie wydarzy. Jak to jest z Redem, że taki z niego Chorwat, a jak ma gadać z rodakiem, to nie mogą się dogadać i przechodzą w końcu na język angielski. No tak, sporo osób na to zwróciło uwagę. My też, a to wynika z tego, że Red w wieku 4 czy 5 lat się wyprowadził z Chorwacji. I on do 4 czy 5 roku życia tylko tam mieszkał, więc on tego, ten chorwacki to nie jest jego drugi język, którym on się posługuje tak biegle. Także to z tego to wynika. No przecież no naturalne by było, że jakby był Chorwatem, no to by bez problemu się porozumiewał, czy z Stipe, czy z Filipem, a to wynika z tego, że on tak zna ten chorwacki, ale to tak jak się dogada, ale żeby jak są takie pytania. No pamiętajcie też, że to, że ktoś zna język, nie oznacza, że się nadaje na tłumacza. To też jest ważna sprawa, także tak bym to podsumował. Mów mi no name. Kiedy wywiad z Gamerę? Macie jakieś informacje zakulisowe poza tym, że gratulujemy mu zwycięstwa i dzięki temu dostania się na dalszy etap w LA? No nie mamy żadnych zakulisowych informacji, a kiedy wywiad? No
No mam nadzieję, że w czerwcu, Michał, co ty o tym powiesz? Czy nie? No mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Że w czerwcu. No inaczej, no przecież wiadomo, że jak go złapiemy, to z nim zrobimy. Natomiast specjalnie do Poznania raczej nie wybierzemy się, aby zrobić z nim wywiad. No może będzie na KSW w maju. Może być na KSW w maju, to zrobimy go na KSW. Chociaż Mateusz nie jest skory do wywiadów, jeśli nie ma walki. On raczej wypełnia obowiązki medialne wtedy, kiedy je musi wypełnić, a tak poza konkurencją, jak to się mówi, to tak średnio. Ale nie jest to niemożliwe. No jeżeli, Jezu, no jak tylko go zobaczymy gdzieś i będziemy mieli ze sobą sprzęt, to natychmiast do niego podejdziemy i poprosimy o wywiad. Bądźcie spokojni. A to gratulujemy, no tak, gratulujemy. Ja się tam nie jaram tym, co tam on zdobywa, jakby nie do końca wiem, jak to jest ważne, to co on zdobywa, no ale chyba coś istotnego, jak w Los Angeles się dzieje. No finały EDCC, no to jest taki mundial brazylijskiego jiu-jitsu. Aha, no znaczy wiem, że na EDCC to ważne, ale tak jakby nigdy nie wiem, jakby, no nie wiem na przykład, no bo to, że Gamer to wygra, to, ale on nie ma czarnego pasa chyba, tak? Nie, z tego co... Nie, jest czarny pas, Mateusz jest. Aha, jest. No to tak, no to... Bo to no najlepszy to chyba jest ten, który wygrywa wśród czarnych pasów, tak? To jest ten najlepszy. No bo jak ktoś... jest... Później jest jeszcze bez podziału na kategorię i w ogóle jest absoluto. Czyli to jest już, wiesz... O ile dobrze mówię. No jest jeszcze taki jeszcze pound for pound jest jeszcze później. Aha. No wiem, że jeszcze są jakieś pasy czarno-czerwone, chyba tak, a tam parę osób na świecie ma tylko. Tak, to już jest już, no, wyższa półka. To raczej tylko ci, co te pasy chyba nadają, czy coś w ten deseń. No nie wiem, ja się na tym w ogóle nie znam, orientuję się tylko kolorami, w sensie wiem, że biały to w ogóle nie ma takiego chyba, tak, że to się po prostu, że to nie jest pas żaden chyba, że chyba pierwszy jaki się przyznaje to jest chyba niebieski, czy nie? Nie no, biały. Jest biały jednak te. Ale biały to nie jest tak, że przychodzi, jakby, że to od razu jakoś się dostaje? Tak. No biały masz ogólnie, tutaj masz biały pas, później masz belki na pasie, masz jedną czarną, drugą czarną, później możesz jeszcze od siebie niebieski, później jest i na pasie potem masz jeszcze belki. Jest między pasami. Czy jest biały, niebieski, purpurowy, brązowy, czarny? Tak. A, no to już trochę wiem. No to jest trochę jak z Johnny Walkerami, nie? Też tak pamiętam, że czerwony, czarny, zielony, złoty, niebieski i platynowy. Chociaż platynowy chyba jest niżej od niebieskiego, tak mi się zdaje, przynajmniej cenowo. No, niebieski jest najwyższy. Tak, czyli platynowy to jest w ogóle taka edycja specjalna, chyba na lotnisku tylko ją widziałem. I on jest chyba tylko nad złotym, bo cenowo jest nad złotym, więc pewnie i jakościowo też. Ale tak, no jak już ktoś pije Johnny Walkery, to od czarnego, bo czerwonym to ja kibel czyszczę, jestem obleśny. Kiedy wejdziesz do oktagonu? To... Lepszy od tego, Jacka Danielsa. No nie, co lepszy od Jacka Danielsa jest? Johnny Walker. Znaczy, czerwony? Jack Daniels jest przereklamowany dla mnie. Nie, no to dobra, może jest, ale na pewno nie jest gorszy od czerwonego Walkera, no gdzie? Czerwony Walker, paszport, Golden Loch, jeszcze parę wymyślę, nie? Parę, Grants brązowy też mi mniej smakuje od Danielsa. Jimmy mi mniej smakuje od Danielsa, no parę się znajdzie, no ale parę jest dużo, jest wiele lepszych też, tak, to prawda. Natomiast też za słodki trochę jest, jak się go pije dużo, a ja piję zwykle, jak już piję to dużo, to faktycznie przy tam tym którymś tam na tym drinku to już trochę męczy. Kiedy wejdzie znów do oktagonu, to dalej z pasami, daj ta coś. No to jest dobre pytanie, kiedy wejdzie znów do oktagonu. No wiemy, że nie wejdzie na KSW 49, tak? 49, dobrze mówię, tak. 49, bo pytałem o to Martina na wywiadzie po KSW 48. Co dalej z pasami? No to mamy tymczasowy, no o pas kategorii lekkiej nikt się nie będzie bił tymczasowy na KSW 49, więc wydaje mi się, że Mateusz będzie pasów bronił, któregoś z pasów będzie bronił po wakacjach, no. A na którego gali, to Bóg raczy wiedzieć, ale wiedziałem, ja wiedziałem, wszyscy widzieli, którzy się na MMA trochę znają, że... Zdobycie dwóch pasów przez jednego zawodnika w organizacji, która robi zrobi dopiero tak naprawdę 6 gal w ciągu roku, to będzie blokadowanie dywizji i to już się potwierdziło w kwietniu, tak, tworząc pas tymczasowy, więc nie jestem zaskoczony, no powinien jeden pas zwakować moim zdaniem, ten Parnasa pas tak naprawdę, Parnas powinien zostać regularnym mistrzem, a Mateusz niech się bije w 70. Tipsy Mariusza. Siemka Mariusz, uciekłyśmy z kosmetyczki, aby zadać ci te kilka pytań. Witamy również Malinę. Witam serdecznie. Czy jest...
Jestem zaskoczony, że ktoś specjalnie stworzył konto Tipsy Mariusza, aby w ten sposób zadać pytanie. No, doceniam kreatywność. To jest, mnie właśnie ten nikter bardziej ciekawi, Tipsy Mariusza. No. Ciekawe, no nie mam, nie miałem nigdy, nie wiem. Ale... Ja tam nie, ty jesteś, wiesz. Ty mnie zaskakujesz bardzo często, więc nie wiem. Przejdźmy w takim razie do pytań. Czy w obecnej formie Marian byłby faworytem w starciu z Rembeckim? Nie. Dobre pytanie, ale ciężko na nie odpowiedzieć. No, ale... no, walka byłaby mega, mega wyrównana, ale według mnie, mimo wszystko, ja wyżej stawiam umiejętności Mateusza. No i no nie byłby pewnie faworytem ze względu na to, że Rembecki z nim wygrał, więc jakby z tego tytułu, a i Rembecki walki nie przegrał od tamtej pory, zdaje się, także raczej nie, ale kurczę, czy bym tak stawiał na Rembeckiego tak w ciemno, to nie wiem, Marian naprawdę mi w tej walce zaimponował bardzo i no zobaczmy to zestawienie, zobaczył. Chcielibyście Taylora Lapilusa w KSW, bardzo dobry piórkowy. Kurczę, to tak. Jeżeli tak mówisz, to okej, okay, natomiast ja nie śledzę jego kariery, więc nie wiem, jak mu tam idzie. On walczył w KSW, w tym, w UFC na pewno, to wiem, ale to tak. Jeżeli czy chcielibyśmy go w KSW, to rozumiem, że on już tam nie walczy. No nie. No ta kategoria piórkowa akurat jest mocna w KSW, więc pytanie brzmi, czy jest potrzebny, no ale spoko, no jeżeli mu dobrze idzie poza KSW, no to oczywiście, że każdy zawodnik, który dobrze sobie radzi i jest dostępny, jest mile widziany w KSW, no jakby na tym to polega akurat, no ta, nie tak, nie w tej kategorii powinni szukać właściciele, ale tak, no sprawdzę na szybko, po tym jak odszedł z UFC, stoczył, to w ogóle śmiesznie, że on po zwycięstwie odszedł. No to jest ciekawe w ogóle, bo on 3-1 w UFC miał i odszedł. Ha! To wygląda jakby odszedł, a nie jakby go zwolnili, nie pamiętam sytuacji. Wygrał dwie walki na GMC, potem na RCC przegrał jednogłośną decyzją i splitem wygrał ostatnio. No to tam w te 4 walki poza UFC to widzę jedno TKO plus jeszcze TKO na Sasakim w UFC. Czy to taki efektowny mega zawodnik? Nie wiem, no ale 27 lat, Francuz 14-3, brzmi nieźle. Ale on chyba walczył na UFC w Polsce, z tego co ja pamiętam. No... W Krakowie. Tak. Z Rockim Lee. Tak. No właśnie. No, tak. Dzieckiem to... Rockiego Balboa i Bruce'a Lee. Tak jest, także tak. No spoko, ja jestem otwarty zawsze na nowe nazwiska w tej kategorii. To staje się jedna z moich ulubionych kategorii w ogóle. To w KSW w sensie, dlatego w KSW, no bo tam akurat jest tak mega równy poziom prawie tyczy tych zawodników. I tam się jest bardzo dużo ciekawych zawodników, interesujące te zestawienia są bardzo. I na najlepsza jakby... kategoria w Polsce w ogóle mi się wydaje. Taka tak sądzę, no bo kategoria ciężka i 9-3 w Polsce to jakby jest jak 5 nazwisk, 4-3 nawet na krzyż. Takie mocne, a tak to tego brakuje. Więc ta 6-6, 7-7, 7-0 to naprawdę są niezłe kategorie. Myślę, że 6-6 to właśnie ta najlepsza. Czy wiadomo skąd taka przerwa w startach Sebastiana Kotwicy? Nie wiem. Chyba kontuzja. Tam kontuzja była jakaś ciężka. Z tego chyba kolano. Chyba. No, ja... Ale Sebastian, coś tam się dzieje u Sebastiana ciekawego. No zobaczymy. No jakby wszyscy go od dawna do tego UFC wysyłają. Ja nie jestem przekonany, czy UFC lubi zawodników, którzy tak pauzują dużo, ale zobaczymy. No, czas jak zwykle pokaże, natomiast na pewno, no nie wiem, no ma za mało go jest. Nawet w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio walczył, ale strzelam, że na tej Gali R8 u Tomka Drwala. Chyba. Że tak powiem, ale dobrze jakby ten zawodnik zakotwiczył gdzieś jakieś wielkie organizacje. Tak jest. Czy Bartosz Fabiński ma potencjał na spokojne top 15 UFC? No, postawione pytanie, że nie da się na nie inaczej odpowiedzieć niż tak, no bo potencjał to ma na pewno. No. A czy się tam znajdzie, no to już kwestia tego, jak te pojedynki się potoczą. No pamiętajmy jednak, że Bartek ma 3-1 w UFC, no tylko na razie jedna walka mu nie poszła. Ma wrócić, według naszych doniesień, wystąpi w Sztokholmie. Także tyle. Zobaczymy. Czas pokaże, ma potencjał. Ja myślę, że potencjał ma, a czy tam trafi, no to zobaczymy. Słyszeliście, że XFM ma potężne problemy finansowe. KSW powinno tym bardziej zainteresować się czeskim rynkiem i przyjąć takich kozaków jak Klein czy Kintl. W KSW absolutna czołówka. Pozderki dla właściciela, jak i Michała.
No to Michał jest właścicielem. Ale co do XFN-u to słyszałem. Słyszałeś o tym, że faktycznie XFN ma problemy? Tak, tak. No przecież Wemola tego, odszedł tego oktagonu słowackiego. No, no jest to smutne trochę, bo to nie jest dobrze dla polskich federacji tak naprawdę, mi się wydaje, że to się robi miejsce dla polskich organizacji, to nie jest dobrze, ponieważ to będą jednorazowe wypady i jednak lepiej jakby ten rynek się tam utrzymywał, bo to, że ma problemy finansowe, no to może właśnie, to nie wiem z czego wynika, ale jeżeli przepłacili zawodników, bo kibice byli na pewno, no więc nie wiem, czy przepłacali zawodników, czy brali za mało za bilety, no nie wiem, gdzie, na czym polega problem finansowy XFN, ale to niedobrze. Ja już mówiłem o tym, KSW powinno odpuścić tą Anglię moim zdaniem, albo robić jedną galę i w Anglii, jedną robić w Czechach, no albo robić to na zmianę chociaż, bo to jest mega rynek. Te gale Oktagonu, XFN-u pokazują, że to jest mega rynek, i UFC przede wszystkim też. Pokazują, że to jest mega rynek i w tamtą stronę zdecydowanie powinni. Bardzo chłonny rynek przede wszystkim. No i tam umówmy się, że tam nie jest dużo drożej zorganizować galę niż w Polsce. Myślę, że to są porównywalne kwoty. Szczególnie, że nie ma najmniejszego problemu, aby zabrać zupełnie 100% sprzętu z Polski tam, no bo to jest blisko. Ja wiem, z jakich firm KSW korzysta. To są firmy, które znajdują oświetleniowe, dźwiękowe, które znajdują się w Warszawie w większości, chyba wszystkie nawet. Więc to też żaden problem jest. No, ja pracuję przy eventach od tej strony technicznej i dużo dalej niż w Pradze byłem, montując różne rzeczy dziwne takie, więc wydaje mi się, że to w ogóle jest mega opcja dla KSW, także jak nie trzeba nic z żadnymi statkami, samolotami wysyłać, klatki wypożyczać od nikogo, także wydaje mi się, że to jest super opcja i to w ten sposób. I trzeba iść w te Czechy, ja tak uważam. Jedyny problem jest tylko taki, że no tam nie za wielu zawodników jest, którymi można byłoby wypełnić te hale. W sensie oni by byli niewielkimi wyzwaniami, podejrzewam, dla Polaków. Akurat no parę nazwisk okej, okay, natomiast jakby pół karty czy tam dwie trzecie karty, ciężko nimi chyba byłoby zapełnić. No ale to nie ma znaczenia. Myślę, że wydaje, że mnóstwo Polaków, na przykład jak ktoś mieszka w Krakowie albo w Katowicach, to bliżej ma do Pragi, czy we Wrocławiu, to bliżej ma do Pragi niż do Gdańska na przykład, więc, czy nawet do Warszawy, więc wydaje mi się, że ten kierunek byłby całkiem spoko. Nie ma żadnych wiz, nie ma paszportów, też jest parę rzeczy, które niektórzy lubią w Pradze, a w Polsce ich nie ma, także też myślę, że zainteresowanie by było bardzo, bardzo duże i wielu fanów by się ucieszyło. Praga jest fajnym miastem, także taki weekend w Pradze uwieńczony galą KSW, mi się wydaje, że wiele osób by na to poszło. MattyBoss90 pyta, wymieńcie po 5 najlepszych pod względem sportowym organizacji na świecie. Jak dla mnie od najlepszej to kolejno UFC, Bellator, ICA, PFL, One. My już o tym mówiliśmy chyba już. Ja się do końca z tym PFL-em tak nie zgadzam, no ale to sportowo miało być, tak? No to kurde, z tym sportowo to jest teraz tak. W ACA pewnie od 7-7 w dół, albo od 7-0 w dół na pewno, to ci zawodnicy pewnie czyszczą nie tylko nasza organizacja i Bellator. Ale w górę na przykład to już nie jest tak mega. Ja na przykład mi się wydaje, że Phil DeFree pokonałby mistrza kategorii ciężkiej ACA. I to takie jest wszystko. No trzeba by sprawdzić, czy Scott Askam by, kto by postawił na Scotta Askama, czy na przykład tego Piotrka, albo czy na Scotta Askama, czy na Sawowa, czy na, nie wiem, kurde, Michała Materle, czy, Jezu, jak się nazywa, nie mogę sobie przypomnieć, czy Zigajewa i tak dalej, i tak dalej. No trzeba by było sprawdzać to wszystko. Ja nie śledzę organizacji One tak naprawdę, więc nie za bardzo orientuję się, jak tam jest z mistrzami w poszczególnych kategoriach. Do tej trójki się na pewno zgadzam, no bo to nie ma się nad czym zastanawiać, tak? Ja nawet nie wiem, czy tego ACA by nad Bellatorem nie postawił. Ja uważam, że w Bellatorze to jednak no jest paru zawodników naprawdę mocnych, takich, i to część z nich jest z UFC, ale no nie wiem, czy mi się z tą kolejnością zgodził. Być może, no. Ta trójka na pewno, czy PFL One. No Michał, jak ty uważasz? No ja mam problem właśnie z tym PFL-em też, bo znaczy, tam nazwiska są naprawdę bardzo fajne i tam nie ma leszczy, że tak powiem, i wahałbym się między tym właśnie tym PFL-em. No na przykład też... no, Barnaui wygrał ten turniej PFL-u, no a wygrał z nim Mateusz Gamrot, no i... Nie, no Barnaui wygrał turniej Road FC, a nie... O Jezu, pomyliły mi się turnieje, faktycznie. No. Ale no to ten, no to a na przykład taki Road FC,
Jakby trzeba byłoby skonfrontować mistrzów Road FC z mistrzami Nie, nie, to PFL-u. nie, 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 to zdecydowanie PFL. Tak? Tak. No nie wiem, ja to też względem sportowym, tak jak Nie, ja mówię. chyba mimo wszystko jednak postawiłbym tutaj takie zadające pytanie. Nasz fan, wydaje mi się, że właśnie podobną kolejność miałbym. I mimo wszystko Bellatora postawiłbym wyżej niż ACA. No sportowo, to jest też ważny aspekt, no dlatego jeżeli patrzymy sportowo, no to ja na przykład nie uważam, że Mateusz Gamrot nie poradziłby sobie w swojej kategorii wagowej z zawodnikami Bellatora, ACA, PFL czy ONE, czy Saladin Parnasse, czy Roberto Soldic, że tam byliby po prostu, czy Dricus du Plessis, czy Scott Askam. Trzeba byłoby skonfrontować, póki nie skonfrontujemy, no to się nie dowiemy. Natomiast wiem ogólnie o co chodzi, bo ja wymieniłem paru zawodników i faktycznie paru zawodników w KSW reprezentuje światowy poziom, ale tutaj pewnie na pewno te organizacje, czyli PFL i ONE, mają większy roster, jakby nie, większy park zawodników i jest tych zawodników więcej i równiejszy poziom prezentują i ogólnie pewnie lepszy, czyli tam najgorszy zawodnik, nie wiem, najsłabszy zawodnik PFL-u jest lepszy niż najsłabszy zawodnik KSW w danej kategorii, jest taka możliwość, więc no. Trzeba było w ten sposób posprawdzać, ale no, jestem w stanie się przychylić no, do tego. Tak jak mówię, PFL One i M1, KSW, Cage Warriors i tak dalej, tak dalej. Ja myślę, że tam nie ma jakichś olbrzymich różnic na poziomie sportowym. Tak jak mówię, w poszczególnych kategoriach trzeba było to wszystko sprawdzić. No to tak ciężko, nie da się tego zrobić, ale można się do tego przychylić. Tak jak powiedziałem, ja PFL-u i One nie śledzę nagminnie, sporadycznie raczej, więc trzeba byłoby po prostu sprawdzić, a ta trójka myślę, że jest taka nie do ruszenia. Jaka jest według Was optymalna ilość gal KSW w przyszłych latach? Bo według mnie model ACA, gdzie jest około 10-12 gal, byłoby ok. Oczywiście przy udanej ekspansji na Wyspy Brytyjskie, Bałkany, Czechy, Słowacji, może Niemcy lub Skandynawie. Można by wtedy zbudować większą bazę zawodników i zapewnić im te kilka walk w roku. Ja myślę, że tak to nie. Myślę, że KSW, jeśli będzie decydowało się na galę pay-per-view w większości, no to te 6, jakie teraz mamy, czyli myślę, że 5 lub 4 pay-per-view, dwie gale w Polsacie, to jest optimum, bo też będzie przesyt rynku i ludziom się też to znudzi, co zresztą wiedzą dobrze właściciele KSW i wiedzą, że lepiej zarobić więcej niż zarobić mniej. No to jest oczywista oczywistość i będą dążyli do tego jak najbardziej. Dlatego ja myślę, że nie chcą przesycić rynku. Lepiej czuć niedosyt niż być przejedzonym według mnie. A jeśli byłoby tam te 10 czy 11 gal KSW, czyli gala co miesiąc, no to wydaje mi się, że po nie wiem, po roku ludziom by się to znudziło i KSW już straciłoby to, co teraz ma, czyli szybko wyprzedane bilety i miliony przed telewizorami. No to jest tak samo jak z UFC, no. W wypadku UFC 12 gali w roku, spoko. No nam już odbiera, niech będzie 24, ale 30-40 to jest przesada. I tak samo z KSW. Nawet jakby 6 robili za granicą, a 6 w Polsce, jakby tego nie widzę, no ale to chodzi też o promocję tego, no. Nie da się tego dobrze promocyjnie ograć wszystkiego. To by się zazębiało, krzyżowało. Strasznie trudno byłoby to wszystko promocyjnie ograć, a KSW bardzo na tym bazuje. Właśnie dzięki tej promocji i marketingowi te hale się wypełniają i nie widzę sensu zrobić 12 gal w halach na 2, 4, 4, 3, 4 tysiące. Lepiej zrobić moim zdaniem 6, ale w 15-20 tysięcznikach czy na Stadionie Narodowym. Także ja z mojej perspektywy uważam, że nie. No, ja nie chciałbym 10 czy 12 gal KSW w roku. No, nie dlatego, że jakby to też dużo roboty jest dla nas, nie o to chodzi, to nie jest problem, tylko jakby ze względu na to, żeby się jarać jakąś kartą, nakręcić się na jakąś kartę. Teraz już ten problem występuje w tym okresie, gdzie w ciągu 7 tygodni będą 3 gale. Tak naprawdę. Zaraz po tej Łodzi Lublin, tak naprawdę Lublin jeszcze, już za 17 dni już mamy kolejną galę, więc to jest strasznie wysokie tempo i te 6 to jest optimum moim Ja zdaniem. myślę, ja zamiast wielkość gal, to dałbym chociażby, nie wiem, 10-11 walk na karcie, zrobił więcej tych prelimsów i to by zrekompensowało tam, podejrzewam, że dwie gale więcej. No, to już bardziej też, wolałbym już bardziej w tą stronę iść. Także, zresztą tak jak widzicie, wszyscy chcieliby więcej gal i uważają, że to byłaby dobra opcja, no ale a z drugiej strony ludzie narzekali na kartę w Lublinie.
na kartę walk, nie mówię na galę, tylko na kartę walk przed galą. I że słabe nazwiska, że coś tam, że tak niekoniecznie, że za słabo. No to, nie, no to jak wydaje wam się, że byłoby inaczej? No nie byłoby inaczej. Przy 12 galach właśnie tak by było. Byłyby cztery mocne gale obsadzone zawodnikami, mistrzami, a reszta to właśnie byłyby takie mniejsze gale jak Lublin. No nie uważam, żeby fani byli w ogólnym rozrachunku zadowoleni, a pamiętajmy, że to nie fani ryzykują swoje pieniądze, tylko organizacja i nie będzie przeskoku z 6 do 12, ani z 6 do 10. To będzie 6. Może będzie 7, potem może będzie 8, to tylko to będzie szło powoli. Jeżeli zobaczą, że już przy 7 jest coś, to się cofną do 6. Jeżeli, wiesz, pamiętajmy też, że KSW wypełnia rynki zagraniczne dalej z Polakami jeszcze. I to też jest ważne, no bo Czechy okej, okay, no to wiadomo, ale właśnie Czechy to wcale takie gale w Polsce, czy tam Słowacja. Ale już Skandynawia, Wyspy, Bałkany, no to już wypełnia się tamtymi zawodnikami, tamtymi fanami. No i to już jest troszeczkę ryzyka, także... Ja osobiście bym wolał na przykład, nie wiem, 5 gali narodowych co roku niż 10 czy tam 12. Co dalej z Oskarem Piechotą? Wiecie, czy jest jakaś walka na horyzoncie? UFC w Sztokholmie byłoby świetne. Pytałem ostatnio w sobotę trenera Jakubowskiego Oskara Piechotę, no to mówi, że jeszcze nie teraz, że raczej po wakacjach. I to raczej no, taka czwarty kwartał raczej. W sobotę startował na tych mistrzostwach Europy ADCC, niestety przegrał, więc myślę, że do tego się przygotowywali i w tej chwili będzie jakaś pauza, przerwa jeszcze. On też wracał po kontuzji, trzeba pamiętać. Nie sądzicie, że KSW powinno ściągać więcej zawodników zza naszej wschodniej granicy? Mustajew, mimo że wszyscy mówili, że rekord nabity na ogórach, pokazał, że warto spoglądać w tamte rejony. Wiadomo, że tam mocne jest ACA, ale z M1 i Fight Nights Global można powalczyć o dobrych zawodników. Ogólnie się zgadzam, tylko pamiętajmy o tym, że zawodnicy za wschodniej granicy to nie są medialne zwierzęta, a KSW w dużej mierze się na tym opiera, więc ściąganie zawodników, którzy medialnie nie są nie do ogrania, nie jest dla KSW dobrym dealem. Też na to warto zwrócić uwagę. No tak, to ja się zgadzam z tobą, że tak, sportowo to będzie się jak najbardziej broniło, natomiast KSW musi też sprzedawać bilety, dla nich to się też liczy. Ja oczywiście też byłbym za tym, żeby coraz więcej tych Rosjan było w KSW, bo poziom sportowy wtedy rośnie, no ale wiemy, że niestety to będzie raz na jakiś czas taki wyskok. No zobaczcie na ACA, no umówmy się, ilu fanów ACA ma w Polsce, którzy się jara galami, nie może się doczekać, siada z kolą, popcornem, z kumplami, wykupują pay-per-view na ACA i to oglądają od deski do deski. No nie ma czegoś takiego, to jest science fiction. Naprawdę, no, mimo że tam raz są mega wysoki poziom sportowy i naprawdę są dobre pojedynki, ludzie się nie jarają postaciami. Musi, to jest tak jak w filmie, no jeżeli są w filmie bohaterowie, aktorzy, których nie znasz, to nie jarać ten film, no a jeżeli są w nim aktorzy, którzy cię jarają, to będziesz go oglądał, zainteresuje cię ten film, ściągnie cię do kina. I to jest tak samo z walkami, no tam nie ma twarzy, które to po prostu medialnych, nie, ludzie nie pamiętają nawet imion i nazwisk ich w Polsce, więc ciężko, no gale w Polsce są robione pod Polaków, więc też wygląda to zupełnie inaczej. Jest to robione zupełnie w inny sposób i jestem, dlatego mamy Helda i jego Brandao i to jest spoko i to jest mega, mega ludzi interesuje. Natomiast po prostu ACA nie ma gwiazd, bohaterów, takich ludzi, którzy tak jak Mamed Khalidow ściągają tłumy. Po prostu, nie ze względu na styl czy z poziom sportowy, tylko właśnie na osobowości. Nie ma tam ludzi z taką charyzmą, tam są po prostu fajterzy, zawodnicy i oni się na tym skupiają. Nie skupiają się na mediach społecznościowych, na jakichś luźniejszych nagraniach, na jakichś wideoblogach, na jakichś kontakcie z fanami. Oni po prostu trenują, wchodzą do klatki, walczą, wygrywają, przegrywają, dalej trenują i tak wygląda ich życie i tyle. I tak to dlatego właśnie nie twierdzę, że Musajew taki będzie, no ale jakby wydaje mi się, że też w KSW dobrze byłoby to wypośrodkować, znaczy jakby, żeby było ich może i było ich więcej, ale na przykład mi się dużo bardziej podoba ten bałkański zaciąg. To są ludzie z krwi, to są zawodnicy tacy nie z krwi i kości, tylko tacy, którzy są krewcy bardzo i oni potrafią zrobić show na ważeniu, potrafią, mają umiejętności wysokie. Dużo bardziej są medialni, do czego przykładem jest Roberto Soldi czy Elko i on też bardzo dużo, sporo bazę fanów tutaj zebrał i jest, mimo tego, że jest jak freakiem, no to jest bardzo fajnie odbierany Aleksandar Ilić, mimo że jakoś tam były takie zgrzyty medialne powiedzmy, to też jest jakoś tam odbierany i chcą go dalej fani oglądać. Jest coś takiego, że ci zawodnicy jednak z Bałkanów są trochę bardziej medialni, trochę lepiej jakby bardziej docierają do tych fanów, bardziej chcą do nich docierać, są przyjaźniejsi, milsi w odbiorze, bardziej
otwarci do fanów, a to jest bardzo ważne, no to jest to. To jest sport dla fanów, więc to, jakby fani właśnie chcą takich zawodników oglądać, także wydaje mi się, że takie wypośrodkowanie tego byłoby spoko. No zobaczymy, jak będzie z Musajewem. To też ważna jest bariera językowa, no to też jest kolejna sprawa, która jest istotna. Zawodnicy zza wschodniej granicy z tym angielskim stoją różnie. A zauważcie, że zawodnicy z Bałkanów, wszyscy, którzy przyszli do KSW, mówią po angielsku. I to też jest ważny aspekt. Maciek Pabis. Czy starcie Thiago Silvy z Wagnerem Prado mogłoby posłużyć jako walka, która wyłoni pretendenta do walki z Tomkiem? A może Narkun będzie miał drugie podejście po pas wagi heavy? Jak myślicie? Pozdro dla In The Cage. Mam nadzieję, że nie będzie miał drugiego podejścia. A co do walki Prado Silva, no... Ja jestem za. Ja czekam w końcu, aż Tomek obroni ten swój pas 9-3, bo nie walczy od prawie 2 lat, ponad 1,5 roku, między 1,5 a 2 lata będzie, także to jest najwyższy czas. No narodowego, to 2 lata w maju. No to jest po prostu dramat i to trzeba obronić ten pas. I czy to będzie Silva, czy Prado, Tomek musi go obronić. Ja myślę, że... Ja szczerze mówiąc liczę, że myślę, że w takim ewentualnym starciu Prado Silva górą będzie Thiago Silva. Bo Prado to jest puncher, wydaje mi się, że po pierwszej rundzie wystrzela się i Thiago Silva na dystansie go pojedzie, a walka Thiago Silva kontra Tomek Narkun, bardzo chętnie to zobaczę. Naprawdę bardzo chętnie to zobaczę, bo nie pamiętam dokładnie, ale ja myślę, że wiele razy to Thiago Silva przez poddanie to nie przegrywał. Mogę się mylić oczywiście, bo nie pamiętam już dokładnie jego porażek, ale wydaje mi się, że wiele razy nie przegrywał, a w stójce może sprawić jakiś lekki problem Tomkowi. Więc jak najbardziej za. Jestem jak najbardziej za. Wydaje mi się, że to będzie bardziej niewygodny zawodnik niż Wagner Prado dla Tomka. No pewnie tak. Pewnie tak. No, zobaczymy. No tak to wygląda, że no, Thiago Silva wygrał jedną walkę w ciężkiej. Teraz ma walkę w kategorii półciężkiej. Więc tak jakby to wygląda, jakby, no nie wiem, gdzieś Prado uciekł w ogóle troszeczkę jakby z rozpisek KSW. No bo nie walczył de facto od Londynu. Więc nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Postaram się dowiedzieć, zapytać przy jakiejś okazji właścicieli. I tak mi się wydaje, że Silva jest kierowany trochę na tego kolejnego rywala dla Tomka Narkuna. Co sądzicie, Mateusz Szczepanek, mecenas, pyta, co sądzicie o walce Leszka Krakowskiego z Michaelem, czy Michelem w zasadzie, chyba Dibua, dojdzie do niej na KSW 49? No z tego co wiadomo, chyba dojdzie. Widzieliśmy, jak Michel Dibua, chyba Michel, mi się wydaje, Francuz, podpisuje kontrakt z KSW, tak, czyli podpisuje kontrakt, czy to z KSW, to nie wiem, ale tak to wyglądało, tam chyba zresztą takie słowa padają. No, Michel Dibua ma 25 lat, jest Francuzem i ma rekord 9-6. Więc rekord taki nie jest genialny, natomiast dużo tych walk przegrał na początku kariery. Gdzieś powiedzmy od 2016 roku to już nie wygląda tak źle, bo tam jest 7 walk, 2 porażki. No wygrywa przez poddania, przegrywa przez te same poddania, wygrywa przez nokauty, przegrywa przez nokauty, także generalnie w każdej płaszczyźnie jest w stanie się go spacyfikować, natomiast nigdy nie przegrał przez decyzję i to jest bardzo istotne, bo Leszek Krakowski chyba tych decyzji sporo ma na swoim koncie, a na pewno w KSW, także... No nie wiem, no mi się wydaje jednak, że ja bym stawiał na tego Dibua. No pytanie brzmi, czy zwykle poddaje swoich rywali, zwykle poddaje te swoich rywali 6 na 9 zwycięstw w sposób poddania, także w tą stronę bym szedł, natomiast pytanie brzmi, czy obali Leszka Krakowskiego, on jednak jest dość silny, z dobrymi zapasami się wyróżnia, także sam jestem ciekaw. Tutaj też warto dodać jedną rzecz, że Michel Dibua jakby jest bardziej znaczy chyba schodzi do kategorii lekki, nie wiem jak tam ostatnie pojedynki toczył, bo tutaj jest jakby, wypluwa mi informacje, oni wypluwane są takie, że to zawodnik kategorii półśredniej w ogóle, więc nie wiem, musiałbym tak już krok po kroku posprawdzać, no ale ci ostatni rywale, z którymi walczył w kategorii lekkiej, no to jeden ma 8-1, no więc miał 8-0 przed walką z Dibua, wcześniej jeszcze miał 1-1, tak szukam, kiedy ostatnia walka była w 7-7, no to ta przegrana, czyli dwie walki przegrał prawdopodobnie w kategorii 7-7, zmienił kategorię, nawet to w 6-6 chyba jedna była, no ale to z zawodnikiem 17-22, więc nie ma o czym mówić. I następnie były zwycięstwa w kategorii lekki, także jest szansa, że właśnie w tej kategorii się odnalazł i będzie w niej radził sobie dużo lepiej, także czekamy na ten pojedynek. Tak, myślę, że się odbędzie, no jakby tak wynika z mediów społecznościowych Dibua.
Kitka Kawulskiego. Jak się dostać do Tonight? Od kiedy robicie ten podcast? Ile się przywijało gości? Tu wymienicie wszystkich albo większość. No jak się dostać, no to trzeba być naszym redaktorem, no, albo gościem. W sensie gościem, tak. Zawodnikiem, czy jakkolwiek. A wymienić, ilu się przywijało, ilu to nie wiem, ale wymienić, no Maciej Klinkę chyba był pierwszym. Tak. Pozdrawiamy, zresztą rozmawiamy często na galach, nawet ostatnio oglądaliśmy parę walk w Lublinie razem. Kornik, Czarek Wojciechowski, Piotrek Michalak, Hania Gujwa, Agnieszka Niedźwiedź, Janek Błachowicz, Łukasz Jurkowski, Daniel Milańczuk, Adam Niedźwiedź, Piotrek Strus, Paweł Jóźwiak, Albert Todzimkowski chyba też. Tak, był. Krzysztof Jotko. Marcin Wrzosek, Krzysztof Jotko. Myślę. Chyba Kasia Lubońska, ale może nie, nie wiem. Nie, Kasia Lubońska? Nie, nie wiem. Może. Nie pamiętam, kurczę. Kto tam jeszcze był? No Paweł Jóźwiak, to już mówiłem. Chyba tyle. Na pewno goś pominęliśmy, tak sądzę. A może nie, no. Czarek Wojciechowski był często i Kornik był często bardzo. Zresztą Maciek Linkę też był parę razy. Także to tak na szybko teraz z tego, co mi się przewija. To chyba tyle. Może jedno, dwa nazwiska zapomnieliśmy. Także to tylko tylu. Faktycznie był taki pomysł, jakoś udało się to fajnie teraz dogrywać. Teraz troszkę jest ciężej ze względu na mój i Michała czas bardziej tak naprawdę niż na gości. Ale nie wykluczamy, że takie występy gościnne się będą pojawiać. Paweł Mielcarz. Jak dla mnie Ziółkowski przy takim zaangażowaniu w treningi, spokojnej głowie poskładałby Gamera. Widać, że gość jest na dobrej drodze, z walki na walkę prezentuje wyższy poziom, fajnie jakby zdobył pas i poszedł do UFC. No cóż, no... Marian Ziółkowski ma swojego kibica, no fajnie. Ja nie wiem, jak wyglądałaby walka z Mateuszem Wrotem. Wydaje mi się, że Gamer będzie jednak faworytem takiego pojedynku ewentualnego, że te jego zapasy i ten kapitalny parter, bo to jest kapitalny parter, podkreślam, Mistrzostwa Europy w tą sobotę, także i to naprawdę zrobił to z palcem tam, gdzie wiadomo. Także ja uważam, że takim faworytem takiego starcia ewentualnego byłby jednak mimo wszystko Mateusz. Marian ma dobry partner, ale wydaje mi się, że stylistycznie to byłby łatwiejszy rywal niż Gracjan Szadziński dla Gamrota. Tak uważam, bo takie jest moje zdanie. Mhm. Spokojny, jeżeli spokojnie poskładałby Gamera, z tym składaniem to wątpię akurat, ale... No słuchaj, no Gamer wygrał z Kleberem, a Kleber wygrał z Marianem, więc według tej najstarszej zasady ABC, no to tak nie do końca, ale to jest inna kategoria. Pagowa wtedy w ogóle było jakby Gamer z Kleberem 6-6, a Marian z Kleberem 6-8, a Marian z Gamerem by walczył 7-0, także no ciężki temat tak naprawdę. Gamer był faworytem i stałem na Gamera, dawałbym te 60-40, tak jak w przypadku Parnasa i Szymańskiego, no. Tak to widzę. A jeszcze z walki na walki będzie wyższy. Fajnie jakby zdobył pas i poszedł do UFC. No, a to też wszystkich mistrzów KSW wysłać do UFC, no to w tym KSW nikt nie zostanie. No. KSW nie ma modelu biznesowego, który polega na tym, aby swoich mistrzów wypuszczać do UFC. Nie chcą być trampoliną, tylko być celem. Więc tak, z tej strony na to patrzę, ja. Czy ktoś z Was lub znajomych oglądał KSW przez ich stronę TV? TV, bo to jakiś żart z jakości odtwarzania, nawet na drugi dzień nie było szansy gali obejrzeć. No ja bardzo rzadko oglądam, a jeżeli oglądam, to na pay-per-view przez UPC, więc tam nie ma takiego czegoś jak KSW, w sensie no nie ma opcji, tam wszystko działa po prostu. Ale kiedyś oglądałem i nie było problemów. Nie, Michał, ty zdecydowanie częściej oglądasz, to się wypowiedz. No tak, ja z KSW TV nie mam miłych wspomnień i też uważam, że to jest platforma, która jest jednym wielkim dramatem. Nie oglądałem tego na platformie teraz, tej gali na KSW TV. Oglądałem na Polsacie Sport Fight. I jeśli będą, jeśli to teraz mogę powiedzieć, pochwalić tutaj. Jeśli ktoś będzie oglądał galę KSW w otwartej i telewizji w otwartym Polsacie, to naprawdę polecam Polsat Sport Fight. Tam nie ma reklam.
Powiem wam szczerze, tam naprawdę jest bardzo mało reklam. Były chyba 3 lub 4 bloki reklamowe po 5 minut, a te przerwy, które są na Polsacie otwartym na reklamy, są zapełnione studiem, które tam jest, prowadzi właśnie Mateusz Borek i przychodzą zawodnicy. I to jest wypełnione właśnie tym studiem i rozmowami z gośćmi, a nie reklamami. Także naprawdę, jeśli otwarta gala po KSW, to tylko Polsat Sport Fight. Polecam wszystkim. A co do KSW TV? KSW TV niestety się. Ale czyli... no tak, bo ja już tutaj, dobrze, widzisz, dobrze. Tutaj kolega oglądał, mówi, że miał taki inny wypadek na drugi dzień, nawet nie mógł obejrzeć. Ja pamiętam chyba 3 albo 4 razy zapłaciłem, nie obejrzałem, bo też był wielki problem, cięło i miałem wtyczkę podłączoną tam, gdzie trzeba, a mimo wszystko no 100 megabajtów niby internet, a niestety widać, to jest za mało. No ja w Londynie oglądaliśmy na ksw.tv.com galę KSW w Mediarumie i no mogło, przycięło pewnie parę razy, ale to jakby nie pamiętam, żeby był jakiś większy problem, raczej nie. Przycięło kilka razy, ja jestem naprawdę wyrozumiały, to jest stream internetowy, zawsze może przyciąć, nie ma problemu, a jeśli masz pokaz slajdów, a nie galę, no to coś jest nie tak. No tak, rozumiem. No tak, no znam temat, no to dlatego ja osobiście, no mało, nikt z nas nie wyeliminuje tego problemu. Myślę, że jakby KSW zrobił wszystko, co mogło zrobić w tej kwestii, więcej nie zrobi na tym etapie, także mojej opinii najlepiej po prostu używać UPC, wektry i tych kablówek, bo tam nie, po tak, prostu, tak, tam się nie tnie, tam nie ma takiej możliwości jak cięcie się czegoś. Tam po prostu tak nie ma. I tyle. Fabian Warzecha, witamy serdecznie naszego patrona. Witam panowie, wrzucam oprócz bieżących pytań także pytania, które przepadły w nagraniu z Martyną. Na początku zamieszczam pytanie dla mnie najważniejsze, a mianowicie czy też w czarnych barwach widzicie przyszłość wagi ciężkiej w UFC i na świecie generalnie? Większość zawodników zbliża się do końca kariery, JDS i Miocic, czołówki najmłodsi, ale też 35-36 lat. Gadnu po cichu też ma 32, ale jest najbliżej tej czołówki. Jak dla mnie generalnie to było absolutnie złote pokolenie zawodników, których można wymieniać i wymieniać. Nie widzę tego, aby Blades, Pawlowicz czy Tuivasa mogliby wypełnić nawet w małym stopniu tę wyrwę. Jak to widzicie? Tak jak ty w zasadzie ja to widzę, plus dodam od siebie, że pamiętajmy, że w zasadzie większość tych zawodników wagi ciężkiej, tego nie wiem, pierwszego pokolenia chyba można powiedzieć, to są też osobowości bardzo duże i oni mają gromadzili olbrzymią rzeszę fanów. Cain Velasquez, Junior Dos Santos, Alistair Overeem, Brock Lesnar, nawet Fabricio Werdum i tak dalej, i tak dalej. To byli bardzo znaczące postaci też jako osobowości, a ta cała reszta nowych twarzy właśnie nie buduje wokół siebie jakiejś takiej społeczności, fanów, kibiców i są tacy trochę bezbarwni, a i też nie dają jakichś niewiarygodnych walk. Wiadomo, że jak Werdum to mega parter, jak Overeem to kolana, jak JDS to superbox, jakieś takie, no to byli tacy Avengersi trochę z nich, a tutaj tak trochę tego brakuje, więc zgadzam się z tą opinią. Ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę z tego względu, że ja pamiętam podobny pytanie zadałem sobie jakieś 10 lat temu, kiedy właśnie kończył się, że to nie był ten sam Krokop, nie ten Fiodor, nie ten Nogueira i ci wielcy zawodnicy wagi ciężkiej na świecie odchodzili i co teraz, co teraz? Nagle wyskoczył taki Dos Santos, nagle wyskoczył jeden, drugi, trzeci, nagle wyskoczył Cain Velasquez i tak samo teraz jest powoli. Wyskoczył ten Curtis, wyskoczył przecież Francis Ngannou, ile jest? 3 lata na scenie, na tym wielkim MMA? Nawet mniej. Jest ten młody Tuivasa, jest Blades, wyskoczy za chwilę jakiś jeden, drugi, trzeci, młodszy i powoli będą się spinali w drabinkach, będą toczyli duże walki i powoli zapomnimy o tych wielkich mistrzach i skupimy się naprawdę na tych zawodnikach młodego pokolenia. Zawsze jest coś do zastąpienia. MMA to jest taki sport, mimo że waga ciężka jest naprawdę uboga i tych zawodników wagi ciężkiej jest coraz mniej, to zawsze będzie jakiś następca i to zawsze jakoś się będzie kręciło. Więc ja będę spokojny, poczekajmy, zadajmy sobie to pytanie za 2 lata, kiedy zakończą karierę ci właśnie już starsi zawodnicy wiekowi, a zastąpią mnie coś młodsi. No parę nazwisk jest. Ja to w ogóle najłatwiej, najlepiej do tego Miocicza tak naprawdę wymienić, który toczył bój z Dos Santosem, który zakończył się zwycięstwem Dos Santosa na punkty, a teraz i został mistrzem wagi ciężkiej, no teraz gdzieś tam się kroi rewanż z DC. Także... No, ale przecież jest dużo starszy od Dos Santosa. No tak, tak, no ale to jest zawodnik, który jakby, no nie wiem, no, nie jest nowym pokoleniem, no ale jest jakby nową twarzą, no jakby tak bym to no, zastąpił, w sensie przeskoczył Dos Santosa, no jakkolwiek.
Także w ten sposób to miałem na myśli. No tak, no pojawiały się nowe twarze. No dajmy trochę też czasu może im, ale tak jak mówię, no ja też nie widzę jakichś takich jasnych punktów na mapie, poza tym Nganu, który no krótko jest na scenie, no więc warto jakby, żeby ten wachlarz umiejętności rozwijał, no ale myślę, że to robi. Jeżeli się zamierza całą karierę skupiać na swoim jednym ciosie, no to nie będzie z tego. Ja uważam, że Curtis Blades to jest naprawdę przyszłość wagi ciężkiej. No to ja ostatnio walkę oglądałem, to tak średnio mi się napodobała, szczerze mówiąc, do wojny Kane'a do Santosa to daleko, no ale... Cóż, no... Ale wiesz, teraz mniej będzie takich wojen. Już nie będzie takich pięciorundowych, morderczych wojen wadze ciężkie, kiedy jeden i drugi ma mega kondycję i w 20 minucie jest szalona wymiana. Tego nie będzie z prostej przyczyny. Usada. Dlatego trzeba to zdelegalizować, tą usadę. O! No John Jones już zdelegalizował. Nie, oni zdelegalizowali usadę dla Jonesa. Czy gdyby Conor nie był taką marketingową bestią i skupił się tylko na MMA, to umiejętnościami byłby zaraz za Khabibem. Cenię tego zawodnika, mimo iż jego zagrywki są głupie, to napędzają ten biznes tak jak w skali mikro Norman w KSW, ale pytam o umiejętności, bo top 5 to bez dwóch zdań. Nie wiem. No ja bym to inaczej odpowiedział na to pytanie. Mi się wydaje, że Conor nadal jest za Khabibem. Zawsze będzie. No tak, ale no w sensie, że jest drugi za nim i wystarczy. No nie będzie przed nim nigdy, ale jakby chodzi o to, że nie jest zawodnikiem piątym czy dziesiątym w rankingu. No nie, ja myślę, że wygrałby z Poirierem, uważam. No. No ja myślę też, myślę tak, myślę, że tak, też uważam. No także to tylko jest, wiesz, no na każdego kozaka znajdzie się lepszy kozak. No i na Conora znaleźć się Khabib, chociaż tam akurat Diaz też się znalazł, no ale jakby przyjmijmy, że Khabib. Na Khabiba też się ktoś kiedyś w końcu znajdzie, no. Chyba, że zakończy karierę w bardzo młodym wieku, no ale jeżeli nie, no to też znajdzie ktoś, kto go pokona. No nie jest tak, że nie wierzę, że Khabib walczący jeszcze, ile on tam lat ma? 30. No, jeszcze przez 5 lat i przez 5 lat będzie niepokonany. No nie wierzę w to, no ale... Ja wierzę. Mała szansa, no jeszcze nikomu się nie udało na poziomie mistrzowskim UFC dowieść tego czystego rekordu. Powiedzmy, że GSP gdzieś tam się nieźle wycofał w dobrym momencie i to tyle, a tak to tych zawodników wielu nie ma, jeżeli w ogóle. Jonesa też w końcu ktoś ustrzeli, szczególnie jak zmieni dywizję. Jak stawiacie walkę o Manuła Rakić? Jimmy tak znikąd ma nagle 39 lat i myślę, że jak przegra, to raczej out z UFC albo koniec kariery. Jestem rozdarty, bo chciałem Manuę dalej oglądać, ale jednak Rakić to prospekt, który wprowadziłby trochę tlenu do tej też troszkę skostniałej dywizji. Chociaż teraz Walker, Colt Reyes się pojawili, to jest lepiej niż w heavyweight. No tak, Walker szczególnie jest takim odświeżeniem właśnie. Nie tylko, że ciekawy zawodnik, dobry zawodnik, to jeszcze widowiskowy i dający się lubić. No, Rocco to poczekamy, zobaczymy. Z Reyesem też się zgadzam, że coś tam się dzieje. No, jak się nazywa Johnny Walker, to nie da się nie lubić. Dokładnie. A jak stawiacie walkę Manuła Rakić? No, no, dobrze by było, tak, żeby się wydarzało tak, jak w sumie mówisz. Ja nawet nie zanotowałem faktu, że on ma 39 lat, w sensie Jimmy, ale tak, no dobrze by było, może i dobrze by było dla UFC, żeby to faktycznie Rakić zwyciężył, jak Michał sądzisz. Ja uważam, że wygra Jimmy Manuła. On wie, że to jest walka naprawdę o bycie albo nie być w tym MMA, żeby jeszcze zarobić jakieś pieniądze. Wie, że kolejna porażka, nie uważam, że go zwolni, natomiast naprawdę zepnie go w duży, duży niebyt i na pewno okroją się pieniążki. Wie, żeby jeszcze w miarę przyzwoicie zarabiać, to musi taki pojedynek wygrać. Ja myślę, że on wygra takie starcie z Rakiczem. Mhm. Pamiętacie jeszcze Shane'a Carwina? Bardzo dziwna sprawa, z 12-0 zrobił dwie porażki i zakończył karierę. Mógł wycisnąć więcej, jak go wspominacie, ja pamiętam walki z Lesnarem czy Mirem. No ja to mega wspominam, szczególnie walkę z Lesnarem. No, tam naprawdę sędzia zrobił dla dobra światowego MMA bardzo dużo, nie przerywając tego pojedynku w pewnym momencie. I naprawdę mega, mega, no. Dobry, no widowiskowy fighter, no to były właśnie takie złote lata kategorii ciężkiej w UFC. Tak, ja pamiętam, że on skończył przez kontuzję pleców tą swoją karierę. Wydaje mi się, że on wrócić już nie wróci do MMA, bo on ma z czego żyć. To jest gościu, który jest po inżynierii. On jest inżynierem, który buduje mosty, także to jest gościu, który ma łeb na karku. To nie jest typowy kark wielki, który lubi się tylko pizgać, tylko to jest naprawdę gość, który ma, no ma banie, naprawdę ma banie do biznesu, ma banie do takich rzeczy. A co do tej walki? No, pamiętam, że sędzia mógł wtedy nawet dwukrotnie przerwać, bo on niemiłosiernie w tej pierwszej rundzie obijał Lesnara
i tylko i wyłącznie przez to, że to był Brock Lesnar, ta walka nie została przerwana. No ale w drugiej rundzie już zabrakło kondycji i wtedy to była chyba pierwszy raz, kiedy walka Shayna Carmina wyszła poza pierwszą rundę, bo on wszystkie swoje pojedynki kończył w pierwszej rundzie przez knockout. Czy myślicie, że długowieczność zawodników i ich limity będzie coraz większe, że z czasem granica może przesunąć się nawet do 44-45 lat? I tak jak to sporo, i tak już sporo wytrzymują, ale tutaj myślę, że jest miecz obustronny, bo jest większa dbałość o siebie porównując do lat wcześniejszych, ale też dużo wyższe obciążenia i ta różnorakość treningu może ich szybciej zajechać. Ja myślę, że nie. Wydaje mi się, że bardziej to jest głód pieniądza i chęć zarobienia niż to, że zawodnicy bardziej o siebie dbają i bardziej o siebie dbają i te kariery są dłuższe. Wydaje mi się, że w tej chwili są takie treningi, naprawdę okres przygotowawczy jest mega męczący, te treningi są bardziej intensywne niż kilka lat temu, metodyka jest zupełnie inna. Oczywiście, że jest lepsza suplementacja, jest większe dbanie o swoje ciało, regeneracja, natomiast intensywność jest naprawdę porażająca. I taki okres przygotowawczy dla zawodnika, nie wiem, 38-9-letniego, bo to jest już bardzo, bardzo dużo, odbija się na zdrowiu, a więcej takich obozów to jest po prostu dla mnie głupota i potem kończy się naprawdę złymi rzeczami. Potem są jakieś kontuzje, za kilka lat wyjdzie, że niepotrzebnie walczył i teraz jest chory na coś albo ma jakieś tam dolegliwości związane z mózgiem. Nie, według mnie to jest przesada. Taki maksymalny wiek, jak ja dopuszczam, to jest 40 lat. Wydaje mi się, że później zawodnicy powinni kończyć. Oczywiście zależy, ile walk mają na koncie i ile lat są w treningu, bo przykład chociażby Mariusza Podziemowskiego. On trenuje 10 lat, jest gościem po 40, ale ja chętnie zobaczę go dalej, bo on trenuje tylko 10 lat, a są zawodnicy, którzy trenują ćwierć wieku i mają na koncie, nie wiem, 50 walk i dalej się w to bawią, dalej trenują, dalej walczą. To już jest dla mnie za dużo. To jest po prostu dla mnie za dużo i 40 lat lub też, nie wiem, te 35 walk to jest maks według mnie, bo później to już jest naprawdę no, duże, duże ryzyko. To jest taki temat, ciężko to jakby tak jasno określić, czy tak, że tak albo tak, no z prostej przyczyny, bo w zależności, ważne jest to, kiedy zaczynasz MMA, no bo jak zaczynasz w wieku 18, 19 czy 17 lat, a jak zaczynasz trenować i walczyć zawodowo w wieku 25, 7 czy 30 lat, to jest też inaczej, no tak jak właśnie z Mariuszem, więc jest duża różnica. To jest druga sprawa, to jest to, jak wyglądają twoje treningi, obozy i gdzie inaczej się trenuje w Stanach, tam na przykład jest więcej sparingów, ale treningi są lżejsze, tam nie ma takich treningów zajazdów, na przykład w Rosji, w Polsce są trochę cięższe treningi, inaczej te obozy cięższe, inaczej to trochę te treningi wyglądają. To też zależy od tego, jak te walki się kończą, czy to są pięciorundowe wojny, tak jak Gaethje. No Gaethje nie byłby w stanie kontynuować, czy przeprowadzić kariery, kontynuować do 45 roku życia, przecież to zostałoby z niego, warzywo by z niego zostało. A są zawodnicy, którzy po prostu nie dają się obijać, kończą albo oni, albo poddają swoich rywali częściej i nie mają obitej głowy i sobie radzą z tym lepiej. No to jest kilka zmiennych w tym wszystkim, no to jak treningi, rodzaj treningów, start MMA, plus to jakby prowadzenie się, też organizacja, w jakiej się walczy, no sterydy dają ci kopa i tak dalej, ale wyniszczają organizm ogólnie. Na dłuższą metę sterydy nie są dobre, no i to się wszystko odkłada i potem gdzieś tam wychodzi, ale ta higiena taka, jakby to życie, bycie fit jakkolwiek i dbanie o, nie wiem, kurczę, już takie aspekty coraz częściej gdzieś tam zauważane, czyli elita i robienie systematyczne badań itd. itp. i generalnie ogrywanie tego suplementami, a nie nie igłami, no to też wpływa pozytywnie, no ale z kolei negatywnie wpływają inne rzeczy, także ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że nie, że to nie będzie się ta granica przesuwała. Jakbym prędzej bym uważał, że jednak w drugą stronę, że do około 35-6 lat się mogło kończyć te kariery, ale cholera wie, no tak naprawdę. No macie gościa, który troszkę wygrał w turnieju PFL-u i zakończył karierę od razu. Nie? Także nie wiadomo, no. Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że nie zauważymy tego na przestrzeni najbliższych 5 lat czy 10. No to myślę, że jest temat na dużo późniejsze lata niż najbliższe, także wydaje mi się, że nie. No, jest taka tendencja, że zawodnicy kategorii ciężkiej dłużej walczą niż ci letcy, ale
Może ci zawodnicy będą właśnie walczyć dłużej. No zobaczymy. Natomiast no, te 40-45 lat to też nie jest jakiś taki niewiarygodny wiek, ale no, tak jak mówię, no, jak ktoś zaczyna w wieku 20 lat, a w wieku 30 lat, no to jest inaczej ta kariera będzie wyglądać i trwać. Jaki jest top 5 najbardziej przehypowanych zawodników z uzasadnieniem, bo poproszę, bo pewnie ciekawe historie się za tym kryją. Skąd ten hype i wasza opinia o tej wymienionej piątce? No bo też mówiliśmy o tym. Sage Northcutt. Sage Northcutt, no tak. No, a jakie uzasadnienie? No jak to jakie uzasadnienie? No jeżeli ktoś go obala w parterze, no to jest moje uzasadnienie. No. Twój ulubieniec Greg Hardy. Greg Hardy, no to jest gówno. Twoja pierdolę, jest nieporozumienie. No ja nie wiem, może ten gość się rozwinie i będzie w ogóle jakiś mistrz UFC, ale no nie zapowiadaj się. Nie o, zapowiadaj można się. Można nadzieję wagi ciężkiej podpiąć, Greg Hardy. No nadzieja wagi ciężkiej. No nie wiem, no ja, okej, okay, no wygrał ze Smojakowem, fajnie, ale jakby nie, to jakby nic to nie zmienia, no uważam, że... O, Uriah Hall chyba. No to na pewno. Troszkę tak. To obrotówka stworzyła całą no, historię, ale... Przehypowany zdecydowanie jest Colby Covington. No też mimo, myślę, mimo, że... Ja wiem, że ma pas i w ogóle, ale to też pokazuje... Mistrz walczy z każdym innym, ale nie jest gościem, który ma interima, więc to chyba świadczy, ile walczy ten interim i jak Colby Covington jest postrzegany. No trochę nie, no, tak. Dla mnie to będzie, on będzie rozniesiony przez... On miał naprawdę drabinkę tak łatwą do tego pasa, że to się w pale nie mieści, więc ja myślę, że jakaś weryfikacja lepsza będzie. Usman to go zmiecie, Woodley to go zmiecie. Będzie miał walkę, nie wiem, z Lawlerem, Lawler go zabije, no... Kurde, Masvidal, czy nie wiem, Askren, oni wszyscy jadą go. No tak, co całą piątkę wymienić, nie wiem, że jakby taka deklasacja będzie, jak dojdzie do walki z Covingtonem, ale uważam, że no tak, no ten zawodnik nie będzie mistrzem UFC raczej w najbliższej przyszłości, czy jeśli, nie wiem, czy w ogóle. No ale gdzieś doszedł wysoko, no więc nie wiem, czy przehypowanie jest tutaj w tym momencie po prostu jego kariery na adekwatne. Zobacz, miał jakąś drabinkę do tego pasa, no czy to było śmieszne. No dobra, to tam jest 4-5... Gdzieś jeszcze... Ojej, czekaj, miałem jeszcze jednego zawodnika, a właściwie zawodniczkę. No bo to w UFC szukamy, a to może będzie znaleźć indziej, no. Też. No to być może Iwan Sztyrkow. Ha! No to w sumie nie wiadomo jakby to... Jak... No tak, nie wiadomo, no ale ja tak... Tak bardziej skłaniam się ku temu, że jest przehypowany, ale no zobaczę, bo może się mylę, może do tego UFC wejdzie i zniszczy wszystkich. A teraz miał poważną kontuzję, przecież to nie mógł walczyć. Kurczę, tak się zastanawiam. No nie wiem, nie przechodzi, nie mogę tego piątego sobie dokoptować, do piątej osoby. A, teraz mi się przypomniało, z kim walczył Colby Covington. Nawet sobie odświeżyłem, słuchaj, no to Drogon Pass. Brian Barbarena, Dongkyun Kim, Damian Maia, który ma 73 lata i Rafael Dos Anjos. No kurwa, droga po pas taka, że wiesz co, naprawdę. No nie mogę, tutaj, no, tak, ten Nordcast mi najbardziej siedzi w głowie, no bo to no, powiedzmy, że, powiedzmy, że Greg Hardy nie został jeszcze zweryfikowany, no ale... tak, Sage Northcutt został, także wydaje mi się, że w tą stronę bym szedł. Kurczę, nie mam innych pomysłów. Nie, na wśród kobiet to bym nie szukał za wiele takich. No jakby się chciał, jakbyśmy bardzo chcieli poszukać, to moglibyśmy Chris Cyborg wymienić na upartego. Nie, ale no, nie. No ale no jednak została poskładana, ale no jednak w swojej kategorii do tej pory rządziła. Tyle lat także. Dominacji, że nie. Dla mnie na pewno nie. Więc to nie można nazwać przehypowaną zawodniczką na pewno. No nie wiem, no nie, ma, nie, nie będę szukał na siłę. Jak ktoś mi się przypomni, to w trakcie jeszcze rzucę nazwisko. Czy myślicie, że w rewanżu Horiguchiego z Coldwellem sporą różnicę zrobi brak ringu, a powrót do klatki? To profesjonalista i może dla niego bez różnicy, ale czy myślicie, że sporo należy zmieniać w treningach? Jednak klincze przy siatce czy obalenia, jak i wyjścia z dołu są łatwiejsze dzięki bliskości klatki. Mowa oczywiście o Kyojin, bo Coldwell na co dzień walczy w klatce. Ja myślę, że Horiguchi będzie już przygotowany na to, co Coldwell zaprezentował i przygotuje się dużo lepiej do tej walki. Ja stawiam, że
że zwycięzcą tego pojedynku dalej będzie Chiodzi Koliguchi, bo jest niesamowity po prostu dla mnie. I to jest zawodnik, który to jest typ, którego powinien walczyć w UFC, bo jest naprawdę, walczył o pas, przegrał, ale to jest gość, który jest naprawdę dla mnie mega czołówką i powinien tam walczyć, bo jest on tylko w ogóle bardzo młody. Także nie pamiętam, ma, jest przed 30, także to jest na pewno zawodnik, który powinien walczyć w UFC. Nie, no myślę, że ta zmiana w drugą stronę jest na niekorzyść, czyli jak z klatki jest do ringu, to się ciężej walczy niż odwrotnie. Tak uważam. No, pierwsza walka, wiadomo, między nimi była w, jednak w tym Rising i tam wygrał Holiguchi naprawdę, naprawdę, oj, ciężko było, tam gilotyna była chyba dopiero w trzeciej rundzie i było blisko tego, bo Colbert wygrywał na punkty, a teraz będzie walka w klatce, więc no... Ja myślę jednak, że Holiguchi odrobi lekcję. Czy Lashley miałby szansę z Baderem? Bo chodzą słuchy, że może do Bellatora wróci, tam Cox jest dozwolony, to myślę formę by miał. Trochę żałuję, że nie poszedł w MMA, bo to nie była ta kariera. To kariera na samych ogórach, ale paru solidnych nazwiskach, a wybrał wrestling. Lashley to mógł być swego czasu przymierzany do Pudziana, wtedy Pudzian by go pokonał. Teraz też Pudzian by go pokonał, więc no do Badera. Znaczy z tym Lashley Pudzian, to ja tak super przekonany nie jestem, ale dopóki mnie zobaczył, ten tak takiego murowanego faworyta w Mariuszu nie widzę jednak, ale może, no tam z kondycją nie było jakoś fatalnie, ale też nie było szału. Ja też nie widziałem wielu walk Lashleya, no one były takie, te które widziałem przynajmniej, tam jakaś w Indiach pamiętam była walka z Thompsonem chyba. Tak. I coś jeszcze tam widziałem, no to tak, kurczę, no wygrał z Thompsonem, z tego co pamiętam chyba, tak? Więc ciężko powiedzieć, z tym Baderem to jest tak, że to jest taki słuszny, ciężki trochę, więc siłowo by odstawał, ale technicznie na pewno by przeważał, także no, na Badera by stawiał na pewno, no, ale... Ja zdecydowanie, no inna liga zupełnie dla mnie. To będzie knockout, według mnie, taki spokojny knockout. Wybrał to, gdzie jest więcej pieniędzy, proste. Nie dziwi was chęć powrotu Fabera? Dla mnie to bardzo szalony powrót do niskiej kategorii wagowej w tak późnym wieku, bo tam raczej walczą młodsi. Jesteście ciekawi, jakby sobie poradził w tym wieku? Ja nie. No o kim mowa? Bo... O Faberze. Nie, ja jestem na nie. Nic nie mam, gość osiągnął pewien poziom, którego nie mógł przeskoczyć. Oczywiście mógł tam się w nim utrzymywać i dalej robić walki, ale nie, to nie jest nazwisko, które mnie emocjonuje w żaden sposób. Też uważacie, że Slava Wasilewski trochę wpadł na własną pułapkę? Pomimo młodego wciąż wieku, 30 lat, widać, że jest już mocno rozbity, jak dla mnie źle poprowadził swoją karierę, zbyt wiele walk było zupełnie zbytecznych, zrobionych na ogórach, gość ma super umiejętności, żałuję, że teraz płaci cenę za niezbyt dobre decyzje, bo myślę, ambicji mu nie brakuje, nie byłby topem, a tak w wieku 30 lat już zmierzch. Pozdrawiam. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ciężko tak. Nie, ja to jestem, znaczy, daleki od takiej teorii, że walki zbyteczne albo źle poprowadzona kariera i tak dalej. No to wiesz, to jest. Ludzie z tego żyją, nie? Jakby i muszą zarabiać, więc biorą pewne walki, które się opłacają. W których mają dużo do stracenia, mało do zyskania, a w których też zbierają ciosy, czy mniej, czy więcej. No ja akurat nie jestem. Na pewnym etapie nie ma sensu bić się z ogórami, wiadomo, bo to się w ogóle nie kalkuluje, ale no widocznie jemu się mogło kalkulować, tak? Natomiast faktycznie, no był taki moment, że naprawdę był bardzo wysoko, a faktycznie mimo małego wieku, czy tam niskiego wieku, wygląda na to, jakby już nic miało z tego dużego nie być, no. No tak to wygląda. Ale być może, przepraszam, eksploatacja, no. Eksploatacja. Nigdy nie śledziłem zawodnika tego Wasilewskiego, nie śledziłem jego kariery, w sensie kiedyś zaczęła i lat on trenuje i co było przed karierą MMA, ale faktycznie jest coś takiego, że jakby nie idzie ostatnio. No, może brakuje jakiegoś impulsu, może jakiejś zmiany. Ciężko powiedzieć, no. Nie, ale wydaje mi się, że
faktycznie tak wygląda przynajmniej, że nic dużego z tego nie będzie, ale tak jak mówię, to prowadzenie źle kariery to jest wtedy, kiedy UFC do ciebie puka, a ty mówisz, że nie, że jeszcze nie czas i potem znów i jeszcze nie czas, a potem masz 35 lat i idziesz tam i wracasz z niczym, no. To jest wtedy bez sensu, a prowadzenie kariery, ale tak to nie, no. Oczywiście, że jest wiek, w którym się tam nie opłaca iść jeszcze, ale jakby na pewnym etapie już, jak już czujesz, że jesteś, jeżeli wydaje ci się, że jeszcze będzie lepiej, to może ci się tylko wydawać. I warto jednak brać co... Myślę, że żaden zawodników, który poszedł do UFC, nie żałuje tej decyzji, który poszedł wśród opinii publicznej zbyt wcześnie, nie żałuje tej decyzji. Myślę, że nie. Robert Socha. Mariusz, domyślam się, że jako osoba, której zależy, aby portal miał jak najwięcej użytkowników, chcesz być dobrze zrozumiany, dlatego tłumaczysz pewnej elicie społeczeństwa, w cudzysłowie, i odpowiadasz na gówno burzę, jaka się tworzy co chwilę, podkreśla, że masz takie zdanie na dany temat, a nie inne, bo masz do tego prawo i kropka, ale i tak potem coś wyjaśniasz. Nie lepiej dać sobie spokój z tą edukacją i nie tracić energii, bo przecież kto pizdą się urodził, z kowronkiem nie umrze. Pozdrawiam i zachęcam do dalszej pracy. No... Pewnie masz trochę racji ostatnio. Znaczy, natomiast ja to, żeby była jasność, ja to tak jak powiedziałem ostatnio, ja tego nie wyjaśniam dzbanom, ja to wyjaśniam ogarniętym ludziom, którzy się nie odzywają, ale być może poczuli się w jakiś sposób, znaczy, to nie wiem, w jakiej sytuacji konkretnie mówisz, no ale jakbym na przykład o tej ostatniej, poczuli się w jakiś sposób, nie wiem, dotknięci, urażeni i po prostu w ciszy przemilczeli to, zamiast po prostu o tym głośno pisać w komentarzach, ale też po cichu odejdą z tego powodu. No to właśnie też było po to, żeby, no nie chodzi o to, żeby na siłę utrzymywać fanów, że jak ktoś nie chce, to nie będzie nas słuchał i nas oglądał, czy czytał. Ale robię to po prostu dla fanów, dla słuchaczy, dla tych rozumnych, no bo tutaj się zgadzam z tym, no, że jakby wytłumaczyłem to i ci rozumni już to rozumieli bez tego tłumaczenia, a ci, co tego nie zrozumieli, i tak tego nie zrozumieli po tym moim tłumaczeniu, więc być może straciłem 20 minut życia po prostu bez sensu, no. Ale jeżeli chociaż jedna osoba chociaż zrozumiała, to fajnie, no. Natomiast pewnie masz rację, tak, że faktycznie, ja już w ogóle, jeżeli ruszę ten temat, to powinien go zostawić na koniec, a nie na początek. A też dlatego, że obiecałem to wytłumaczyć na strefie fana, na live'ie, bo dużo pytań się o to pojawiało, chciałem po prostu, żeby ich nie było, no ale to też nie było potrzebne, bo Paula sobie świetnie z czatem radziła i po prostu nie czytała durnych pytań. I tyle, więc ja powiedziałem, co miałem do powiedzenia, to też, ja powiem też, dlaczego to zrobiłem, z jakiego powodu, bo są rzeczy, które mi dużo ludzi pyta i ja muszę to wyjaśniać za każdym razem, a tak to będę odsyłał po prostu do tego materiału i będę miał święty spokój, no. Jeżeli ktoś mnie o to pytał, to ja po prostu będę odsyłał do tego odcinka i tam będzie to wyjaśnienie, bo tak to za każdym razem to jakby to mówienie tego samego jest irytujące na dłuższą metę, a tak to mam po prostu święty spokój. Jeżeli komuś zależy, to odsłucha. Jak komuś nie zależy, no to szerokiej drogi. Orzeł Biały. Może z Jarem zrobicie na Fame MMA walkę, tam sobie wszystko wytłumaczycie, po co się spinać w mediach. Nie spinamy się z Jarkiem w mediach, nie spinamy, nie ma żadnego konfliktu w mediach. Konflikt jest tylko wśród fanów, którzy go sami nakręcają, także jestem za tym, aby nie szczuć i nie nakręcać, bo nie ma żadnego konfliktu i nigdzie nie będziemy sobie go wyjaśniać, a już na pewno nie na Fame MMA, już powiedziałem, nie stać ich na mnie. To po prostu nie chodzi o to, że ja jakby jest jakaś kwota, która po prostu bajońska, która po prostu, której oni, ja wiem, że oni jej nie mają, więc tak nie zapłacą. Nie, po prostu ja po prostu się nie skurwię za pieniądze. I nie będę po prostu, jeżeli w ogóle byli zainteresowani, to w ogóle nie będę swoją twarzą promował tego gówna, no. Najzwyczajniej w świecie. Znaczy nie będę brał tych samych pieniędzy, które potem dostaje kurwa Linkiewicz czy Godlewska, nie? Jakby to o to chodzi. Jakby na tej, to są jakieś pewne rzeczy, zasady, których po prostu się nie przekracza. No i to jest właśnie ta zasada, więc jakby Fame MMA po prostu nie stać na mnie. I to dlatego do takiej walki nie dojdzie, a nawet jakby było stać i inną organizację, to tak by do niej nie doszło, po prostu, bo my nie mamy sobie z Jarkiem nic do wyjaśniania nigdzie. Także jeżeli coś mamy do wyjaśniania, to załatwiamy to na priv, czy osobiście, jak się widzimy, ale nie mamy, więc jakby... A jeżeli mamy, to wyjaśniamy właśnie w ten sposób, jak cywilizowani ludzie, a nie tak, jakby sobie tego fani życzyli, więc proszę was bardzo, nie nakręcajcie, nie szczujcie, bo wam nie wychodzi, no. Bartas 13.
Dlaczego pan Olkiewicz przeprowadza wywiady, gdy zawodnicy są podczas procesu zrobienia wagi, gdzie organizm jest wycieńczony, będąc chorym, przeziębionym, zakatarzonym? Pomijając aspekt estetyczny, jest to troszkę nieodpowiedzialne. A do tego się odniosę. No jak to dlaczego? No przecież wy chcecie te wywiady oglądać i to pokazują nasze statystyki, no więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ci zawodnicy nie są przymuszani przeze mnie. Oni w momencie, a to inaczej odpowiem, w poniedziałek, kiedy jest media training, a teraz był w środę media training, czyli 48 godzin przed zbijaniem wagi, KSW prosi zawodników 48 godzin przed zbijaniem wagi, żeby zaprezentowali się na media treningu, kiedy są w decydującej fazie zbijania wagi, albo robią to w poniedziałki zazwyczaj i potem udzielają wywiadów i nie ma z tym problemu i robią to i jak widać obejrzycie te wywiady, oni nie są smutni, zdołowani, nic takiego nie występuje. W czwartek wieczorem w hotelu ja zawodników wszystkich pytam, czy menadżerów, czy chcą udzielić wywiadu. Jeżeli chcą, to udzielają. Jeżeli chcą go udzielić po porannym ważeniu, czy po kroplówce, to robią. Nikt nie jest do tych wywiadów zmuszany. Zawodnicy chętnie ich udzielają i nigdy nie ma z tym problemu. Nie są zmęczeni tymi wywiadami. Jak widzicie, są rozgadani zazwyczaj, nawet bardziej ode mnie. W momencie, kiedy tę wagę zbijają i uważam, i nic się nie zmieni w tej materii. Na pewno te wywiady będziemy dalej przeprowadzali. Pamiętajcie, że też UFC robi to samo. UFC Media Day robi w środę. Dwa dni, niecałe 48 godzin przed tym, jak zawodnicy muszą stanąć na wadze. I też nie ma z tym problemu, cała karta główna staje do wywiadów, także tyle. Mała rada, troszkę mniej monologów, długich wywodów, także fajnie jakby pan zadawał pytania, a nie 5-8 pytań przyplanowanych pana przemyśleniami w jednym. Generalnie zanim skończy się zadawać pytanie jedno z 8 zawartych w jednym, to zawodnik sam zastanawia się, na co odpowiedzieć. No i tak i nie, no. Jeżeli faktycznie przeplatam dwa pytania w jednym, to może to nie jest dobry pomysł. Natomiast a propos długich wywodów czy monologów, to lubię jednak z zawodnikami rozmawiać, a nie ich przepytywać. I po prostu moja formuła przeprowadzania wywiadów jest taka, a nie inna, że ja z nimi staram się rozmawiać, a nie ich przepytywać. Od przepytywania są inni, ja chcę z nimi rozmawiać. Dowiedzieć się, przemycić swoje zdanie na pewien temat, które może w pewien sposób ułatwić odpowiedź bądź utrudnić odpowiedź zawodnikowi, ale nie widzę problemu z tym, aby swoją opinię wyrażać w trakcie wywiadu, a i też faktycznie no być może mogłbym skondensować pytanie, może nie tyle skrócić, to skondensować, ale to staram się robić, natomiast jeżeli wchodzę w dyskusję, polemikę, no to robię to celowo, a nie przypadkowo i taki mam styl prowadzenia wywiadów. MMA Talk Show miał być jakimś odpowiedzią i jakby pomysłem, znaczy jest na to, aby, no natomiast no, umówmy się, no wywiadów robię więcej niż MMA Talk Show prowadzę. MMA Talk Show to nie jest projekt, gdzie może iść sobie z kamerą do klubu i usiąść z zawodnikiem, to jest projekt robiony w studio maksymalnie profesjonalnie, więc i gość musi być odpowiednio dobrany, więc ta moja rozmowa z nim jest to za rzadko, żebym mógł dać ujście moim monologom, po to jest MMA Tonight. I po to też jest, po to też są wywiady, więc jakby reasumując ten przydługi wywód, taki mam styl prowadzenia wywiadów, nie zamierzam go zmieniać, myślę, że wielu osobom się on podoba. Arsenal 15. Co sądzicie o tym, aby w 2020 na Narodowym zrobić szczególną galę pożegnaną dla Halidowa, Pudziana, Jurasa czy Chmielewskiego? Uważam, że na dzisiaj tylko jakaś wyjątkowa gala z nazwiskami, tymi ich pożegnaniami jest w stanie zapełnić Narodowy. No zgadzamy się, to chyba mówiliśmy już o tym nieraz. Tak jest. Pełna zgoda. Krystian Lisiecki. Kto pierwszy w kolejce do Gamera? Dla Gamera? No to więc moim zdaniem Parnas. W kategorii piórkowej. No w lekkiej. No kurczę, no, jakby mam myśleć, powinny myśleć jak KSW, no więc no albo jest Marian, albo zwycięzca walki Kornik Parkę. Albo znaczy inaczej, jak Parkę wygra z Kornikiem, to wtedy Parkę i trylogia. Michał? Tylko czy Park zrobi wagę, to też jest pytanie, bo to jest znany problem od dawna, dawniej dawna, więc myślę, że tutaj właśnie Park może nie dostać tej walki z Gamrotem właśnie z tego względu, że waga, no chyba, że, no nie wiem, musi go zmusić do tego limitu 70 kg. Marketingowo to jest w tej chwili wadze lekkiej, walka numer jeden. No, pokonał Borysa, ma niedokończoną historię z Gamrotem, wiem jak skończyła się ta druga walka, przez takie kontrowersje, więc no to się samo sprzedaje. To się sprzedaje samo, więc tak, jeśli Norman wygra z Kornikiem,
No to powinien iść do gamiota, no ale muszą zrobić to jakoś, żeby to było w 70. Nie może być jakiś catchweight, bo mistrz nie może walczyć w catchweightach. Ja bym był bardziej chętny na to, aby Gamer po ewentualnym oczywiście, Parkę, po oczywiście ewentualnym zwycięstwie nad Kornikiem, bo przypominam, że on niczego nie pokonał, jednak poszedł do zwycięzcy walki Solniczka-Szubowski niż do Gamera. Jakby, więc bliżej z 7-4 do 7-7, a ostatnio walczył w 7-7, więc pokonał byłego mistrza. Jeżeli pokona byłego mistrza kategorii piórkowej, no to czemu nie mógłby walczyć 7-7. W tą stronę zdecydowanie na jego miejscu warto iść. Czy KSW sięgnie po Damiana Stasiaka? No czytałem ostatnio to wypowiedź Damiana Stasiaka, że chce walki z Page'em. Nie rozumiem tego. Słuchaj, no i czemu nie? Ja chciałbym to zobaczyć, szczerze mówiąc. Dlaczego nie? No, znaczy wiem, że w 6-1 zostało wszystko wyjaśnione, natomiast Damian Stasiak chyba dalej walczy w 6-1, prawda? Tak. No ale w tej chwili Page nie będzie walczył w 6-1, no to nie wiem. Czy Damian Stasiak chce zamienić kategorię na 6-6 specjalnie dla Page'a? Czy dla KSW w ogóle? No Damian Stasiak w KSW spoko, jak najbardziej w 6-1, tak? No pewnie, no jak już powiedziałem, że jeżeli chcemy zbudować tą kategorię, to w ramach jednej organizacji, ale walka z Page'em, nie rozumiem podejścia Damiana do tego pojedynku. Przecież go pokonał, to po co mu to drugi raz? I uważam, że go drugi raz też pokonał, więc jakby nie rozumiem trochę tego podejścia w ogóle. Ja nie, no zawsze mi się wydawało, że Damian chce wrócić do UFC, no, a nie zakotwiczyć w KSW. No może się priorytety zmieniły, nie wiem, ale dziwne to jest, no. Natomiast czy KSW się nie podamia Stasiaka? Może tak być faktycznie, ale no niech walczy w 6-1. A czy Page zejdzie do 6-1, to okej, okay. Natomiast niech Damian nie idzie do 6-6, bo po co, no jakby to nie jest jego dywizja. Jaka sytuacja z Rafałem Haratykiem? UFC czy nadal Babilon? No nic o UFC nie wiem, no chyba nadal Babilon, no, ale aktualnie chyba się rozmyślił ze względu na arenę walk. Tyle wiem ja. Michał, może coś więcej wiesz. No ja słyszałem, że coś z tym UFC, coś tam jest na rzeczy, ale słyszałem to jakiś czas temu i na tą chwilę no nic nie mogę dodać, po prostu nie wiem. Jakub P., co dalej z karierą Łukasza Bińkowskiego? Z kim byście go zostawili i w jakiej organizacji? Myślę, że Babilon Fan to są dobre opcje na ten moment. Ja powiem szczerze, że chciałbym zobaczyć go jeszcze z Damianem Janikowskim. Oni panowie mieli jakiś tam konflikt. Wydaje mi się taka niedokończona historia. Jeden do drugiego nie pała jakąś miłością, więc to by się w miarę sprzedało. I wiadomo, że teraz na czele Kęsik chce Damiana, Damian mu odpowiada, ale wydaje mi się, że taka walka z Łukaszem byłaby też na miejscu. No może, a nie wiem, to jest kariera, to jest dobre pytanie, po prostu najzwyczajniej w świecie, bo nie wiem, dlaczego ona została wstrzymana. I to jest akurat ciekawe. Mateusz Mat, czy będzie Malina? No jak widzicie, będzie i to było ostatnie pytanie z YouTube'a. Chyba ich słyszycie. No to dobra, to zaczynamy pytania facebookowe. Michał W.A. pyta, co myślicie o walce Mańkowski kontra Michalski? Czy według was ma sens? No to ktoś już o tym gdzieś pisał i to jest spoko opcja, no. Znaczy, kurczę, no tak naprawdę Borys Mańkowski w mojej opinii ma niewielką pozycję negocjacyjną w tym momencie. To już się troszeczkę zmieniło, no. Jednak od 2016 roku, od maja, czyli od 17 roku, od, nie, od 16 roku, bo w grudniu 2016 roku, czyli zaraz będzie 2,5 roku jest, nie wygrał walki, także nie uważam. Wiem, że w różnych kategoriach wagowych walczył, znaczy zmienił kategorię na chwilę. Catchway w zasadzie, nieważne już, ale jakby chodzi o to, że no nie wygrał, jakby ta pozycja negocjacyjna nie jest wysoka, jest po porażce, Michał jest po zwycięstwie, ja to widzę, no. Ja wolałbym zobaczyć, jednak dałbym kogoś łatwiejszego Borysowi i właśnie tego przegranego z tego pojedynku, czego tego Lazicze dałbym Borysowi. Tak, a Lazic mówił, że do 7-0 on idzie, że teraz wyjątkowo była półśrednia, tak podobno było, tak podobno Pauli powiedział nawet. A 1000 euro więcej i powie, no ale co, może jednak zawalczę. No tego nie wiem, ale rozumiem, może jaki masz pogląd. Tak, taki mam pogląd właśnie. Ten sam klimat. Co sądzicie o walce Janikowski kontra Wójcik? Ja bym się mega jarał taką walką. Pytanie, czy daleko, czy deko nie za wysoko jeszcze dla Damiana? Mam na myśli doświadczenie rywala. Uff.
No nie wiem, z tego co wiadomo, to chyba Marcin nie chce, że to jest tylko ta jedna walka ewentualnie, a tak to chciałby chyba w pół ciężkiej walczyć. No jest to opcja, znaczy ja bym zobaczył Wójcika z Iliczem akurat, no ale... No bo Wójcika, albo Ilicza z Drikusem, no to Wójcika z Drikusem może. Jest jakieś parę opcji ciekawszych mi się wydaje niż Janikowski Wójcik. Nie wiem dlaczego jest jakby ludzie uznali, że przegrali z tego turnieju, mają się ze sobą zmierzyć. Ja myślę, że w tej chwili Marcin Wójcik to jest za wysoko dla Damiana Janikowskiego. Nie wiem, ja takiej tezy nie postawię, ale. Ale no, jeżeli dojdzie do takiego pojedynku, spoko, no ale ja nie wiem, nie jestem jakimś mega orędownikiem tego zestawienia. No. Nie jakby nie elektryzuje mnie jakoś tak specjalnie. Chętnie bym zobaczył, naprawdę, chętnie bym zobaczył tą walkę Gęsika z Janikowskim, serio. No okej. To pytanie bardziej do Mariusza. Można spytać, jak zaczynałeś z In The Cage, krótko mówiąc, czy kupiłeś kamerę, mikrofon i poszedłeś na jakąś galę, czy jak to wyglądało, tak w skrócie. Ciężkie były początki, ciężkie mam na myśli, czy z racji, że nie byłeś znaną osobą w MMA i nieznanym portalem, to na przykład nie dostawałeś akredytacji na galę. Co do tego ostatniego, to nie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy nie dostali akredytacji na galę. Zaczęliśmy od PLMMA, tak mi się wydaje, ale poczekaj. Nie, no, od początku było tak, że byłem na Cojones, tam pisałem, a potem zacząłem pisać jakieś dłuższe wywody, podsumowania, w ogóle jakieś plusy i minusy z gal, jakieś takie rzeczy i potem uznałem, że w sumie jak tyle już piszę i czasu poświęcam na tam, no to może zrobić coś swojego, stworzyłem blogoplatę, blogoplata.pl, była taka, to dla mnie był fanpage, na którym pisałem, potem była strona. I chwilę po tym, jak powstała strona, no to Malina się do mnie odezwał, no i resztę już znacie, a pierwsze, nie no, kupi, jak było z tą kamerą, kurczę, chcę sobie przypomnieć. A czy ta kamera nie była, na pierwszym kamerze nie była zrzuta? Było coś takiego, tak, no. No, było coś, nie? Było, no, że na kamerę była zrzutka tam, kto ile mógł, kto dał, jakoś kupiliśmy, ja dałem, tak, pamiętam, no. Ja dałem jakąś większą część chyba na tą kamerę, jakoś tak było, każdy tam dał po ile mógł i kupiliśmy kamerę. Potem mikrofon chyba był od Damiana Różewskiego, pozdrawiamy serdecznie. Żadnej kostki nie było, statyw też był tam taki najtańszy, taki jeszcze tandetny. I pierwsza gala, to, no to było PLMMA, to jeździliśmy tylko na trybuny, siedzieliśmy, oglądaliśmy i potem pisaliśmy relacje. No to na PLMMA w Wilanowie, na PLMMA w Legionowie. Byłem też chyba na KSW 27 pierwszej, to byliśmy też na trybunach, też tylko oglądaliśmy i na KSW 29 pojechaliśmy ze sprzętem, ale tak, sprzęt pożyczyliśmy w drodze do Krakowa, pożyczyliśmy sprzęt od kumpla z Piotrkowa Trybunalskiego w ogóle, tam nam go podrzucił, okazało się, że on uznał, że ma wejście na mini jack, a okazało się, że ma wejście, a nie wyjście, więc można podłączyć słuchawki, a nie mikrofon, więc nagrywaliśmy wszystkie wywiady i żaden nie miał dźwięku, bo łapał dźwięk z kamery, więc nic się nie nadawało. Dwa z wywiady potem były nagrane na dyktafon, więc w ogóle żeśmy praktycznie nic nie przywieźli z tej gali. To 29 gala była w Krakowie, że tam w ogóle warunki, był niby ten sam media room, ale to w ogóle była no, tragedia. Zawodnicy się zwalili wszyscy jednocześnie do media roomu po gali. Tłum był każdy jak na bazarze, tragedia, no. To tak pamiętam pierwszą galę taką z wywiadami, no. A potem no to potem to była 30, na której ja byłem, to była 34 gala, to kupiliśmy sprzęt. Też była zrzutka na niego, ale to jakoś też tak było, że ja dałem jakąś większą część na kamerę, na lustrzankę, pamiętam, Canona 600D i już potem był mikrofon lepszy jakiś i tam żeśmy już jeździłem też na Okęcie trochę, potem chłopaki z Zagrzebia przyjechali, no i właśnie ta gala, 34 gala to była taka przełomowa, bo to na niej zrobiłem swój pierwszy wywiad z Antkiem Chmielewskim z gumą do rzucia. Tam pamiętam. Tam zrobiłem chyba w ogóle, nie wiem, chyba dwa wywiady w ogóle na tej gali, tak mi się zdaje, ale to była 34 gala, no i potem już na 35, no i potem do tej 34, 35 w międzyczasie po prostu dużo rzeczy się wydarzyło, a między innymi forum MMA, na którym już zrobiliśmy 30 wywiadów, czy ponad 30 wywiadów
w trakcie jednego dnia w ciągu 12 godzin. Już wtedy po prostu na tyle doświadczenia złapałem i obycia z kamerą czy z mikrofonem, że już później to już szło z górki, te 35 gala, no to już robiliśmy normalnie materiały, natomiast rzucaliśmy też z opóźnieniem. I tak to wyszło. Znaczy w ogóle nie chciałem robić wywiadów, znaczy jakby między tym, jak przyszedłem do redakcji w 2014 roku, a galą 34, no to jak wiecie, były 2 lata, więc po prostu to... Długo go musieliśmy namawiać, naprawdę no, długo namawialiśmy. Nie, no jeździłem po prostu jako operator, jakby takie rzeczy, nie w ogóle nie chciałem robić wywiadów, nie robiłem wywiadów. Z podcastem też nie chciałem wziąć udziału, potem wziąłem udział, ale nie chciałem, potem próbnie zacząłem go prowadzić, no a teraz już wiecie jak to wygląda, natomiast tak to wyszło bardzo stopniowo i powoli, ale tak, no. Więc tak w skrócie to wyglądało, no także nie tak, że zacząłem, wziąłem, kupiłem i pojechałem, nie, no tak było, faktycznie zrzuciliśmy się, ale jakby wszystko było tam redakcyjnie załatwiane i nie byłem pierwszą osobą, która robiła wywiady u nas w ogóle, bo pierwszy był Damian Różewski, który robił takie dłuższe i z Heldem, i z Wahagnem, i z Bosym, i z Kornikiem. Przecież gość specjalny, sławna seria. Przez to hicior był, no. No, gość specjalny to było to, no. Najbardziej regularny projekt in the cage. Co ty mi przypomniałeś? Się regularnie nie odbywał. To był tak zwany kwartalnik. Kwartalnik, no. To prawda, no gość specjalny. Jako anegdotę możemy powiedzieć, że to był taki specjalny podcast, gdzie Damian tam nagrywał z gośćmi specjalnymi, jak sam ludźmi. I nagrywał, wtedy był w delegacji pod Hamburgiem, żeby to nagrywać, to kradł u sąsiada Wi-Fi, siedział na schodach i nagrywał. Było tak, w samochodzie raz siedział. Na schodach u sąsiada siedział, bo tam mu Wi-Fi łapało, potem już do samochodu nie łapało. A, no, ale coś było z tym samochodem, też pamiętam, że siedział w podcast no, w samochodzie. Tak, pod blokiem, czy tam coś tam. Nasz niemiecki szpieg. No, to tak było, no, to prawda. Także Damian był pierwszy, tam nawet chyba przede mną w ogóle, jeżeli chodzi o wywiad, był Krzysiek Cisielczyk też jeszcze chyba zrobił wywiad wcześniej. On w ogóle chyba zrobił pierwszy wywiad dla Indekej z Różalem, nie było tak? No, było. Było, no to jest u nas na kanale za czas odkopania, także tam nie krępujcie się. I potem jakoś tak było, że ja, Bojan, czyli Patryk Bojańczyk, Krzysiek Cisielczyk na forum MMA poszliśmy, to był taki kamień milowy, bo gala była w marcu, na pierwszy weekend marca 2016 roku było KSW 34 i miesiąc później było forum MMA i od tego momentu, żeśmy tam tak się wszyscy rozkręcili, ja już tam miałem 20-minutowy wywiad z Piotrem Michalakiem, tam już były takie naprawy, no 30 wywiadów, po prostu no, to był ten kamień milowy w historii naszego portalu, jeden z... I to właśnie wtedy się wszystko, cała przygoda z tymi wywiadami z naszym kanałem zaczęła i tak to właśnie ruszyło. Tak było, tak poszło. Dobra, to lecimy dalej. Gość specjalny. Gość specjalny to był najmocniejszy punkt to był nasz. No kręcimy bekę z tego, że to było po prostu najbardziej nieregularna rzecz na świecie. Po prostu przerwy między odcinkami były przepotężne, no w ogóle tam... 3 miesiące, pół roku. Masakra, no. Tam wyszło chyba 4 czy 5 odcinków. No właśnie, to na beka. Ale chciał chłopak, no tyle co mógł, to kradł tego internetu, no. Dokładnie. I to się dało. Ernest Dziubiński pyta, czy waszym zdaniem wprowadzenie rankingów w KSW miałoby miejsce bytu? W piórkowej, lekkiej czy nawet ciężkiej można by poukładać, jednak reszta świeci pustkami. No nie wiem. Według mnie bez sensu troszkę, bo tych zawodników jest naprawdę tak, jak tutaj napisałeś, że w 2 czy 3 kategoriach miałoby to sens, ale w innych no, to byłoby 3-4 nazwiska i koniec. No nie, no też KSW się nie kieruje, no bo mamy zawodników na kontrakcie, ale na przykład tak jak Prado niby jest na kontrakcie, a w ogóle nie walczy. Nie, no myślę, że za mało, no. Zresztą to, ja wiem o co chodzi, jak usystematyzowali, dlatego tak bardzo ludziom się ten turniej podobał, wagi średniej, bo był jasny, przejrzysty i klarowny. I w ogóle ta forma turniejowa wraca trochę do łaski, ale myślę, że nie ma sensu, no ja wiem, że no, potem jakby włodarze KSW, że włodarze KSW mają swój jakiś tam ranking, no ale oni czasami kierują się w ogóle innymi pobudkami, tak, na przykład jeżeli jest gala w jakimś mieście, no to chcą zawodnika z tego miasta ograć i wysoko, no więc dają mu rywala, który jest wyżej notowany na przykład, tak, przykładowo, a także myślę, że to tak
nie musieliby się teraz koniecznie tego trzymać, no bo jakby się trzymali tej drabinki i zestawiali, tak jak UFC czasami jakoś bzdurnie te zestawienia drabinkowo, oczywiście bzdurnie, no to fani by się czepiali, więc po co im to do szczęścia, tak mi się wydaje. No ale tak jak mówisz, też w wielu kategoriach by to po prostu nie miało racji bytu większej, no. Co dalej z karierą Borisa Majkowskiego? Powinien dążyć do rewanżu z Parkiem, czy iść dalej? No to mówiliśmy chyba w pytaniu. Nie, no to wylegi rewanżu z Parkiem. No to na tej zasadzie to Marta Chojnowska powinna się iść rewanżu z Karoliną Owczarz, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, a Popek z Elko Junem. Jak oceniacie atmosferę i organizację gali w Lublinie? Czy to wydarzenie zachęci Maćka i Martina do częstszego odwiedzania Lubelszczyzny? No do ciebie bardziej pytanie, bo byłeś, smakowałeś, to wiesz. No myślę, że tak. No strefa fana była naprawdę mocno wypełniona. Hala była pełna też, zdaje się. Tam trochę duszno było podobno. Ja tak nie wiem, bo nie wychodziłem na halę, raz byłem. Siedziałem głównie w Mediarumie, ale no mi się podobało. No, fajne miasto bardzo, bardzo przyjemne. Dużo knajpek, knajpeczek, pubików. Rynek spoko, taki całkiem. Trochę tam pochodziliśmy w nocy, ale nie jakoś tego dużo. Tanio przede wszystkim, no jak dla kogoś, kto mieszka w Warszawie, no to jest coś tanio. Fajny klimacik, ciepło, sympatycznie, przyjaźnie. Dobrze wspominam, tak? Po Zielonej Górze to takie jedno z moich ulubionych miast pod galę oczywiście, także Lublin bardzo spoko. Hala też spoko. Fajnie, no tam był komplet, zdaje się, no. Tam tylko chyba, nie wiem, przy którejś walce był jakiś taki doping kibicowski bardzo, nie wiem, czy to nie przy Jurasie, ale... Poza tym to bardzo, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że wyszło i zapełniona hala i fajnie. No. Myślę, że okej. Okay, no. Myślę, że będą wracać. Ja nie wiem, czy to jakoś tak mega często, no bo to też Zielona Góra też była i już nie było więcej, więc ciężko powiedzieć, czy na dłuższą metę to będzie. Będzie Lublin bazą wypadową KSW, no ale jeżeli mają robić 6 gal w roku, no to jest szansa, że powiedzmy, nie wiem, co te 2-3 lata KSW się tam może pojawić. No. Na ten moment jaka jest dla was walka, która jest kandydatem do walki roku w światowym MMA? W światowym MMA? Tak, w światowym. To chyba Gastelum Adesanya, czy nie? No dla mnie Barbarena Luque. Barbarena Luque. Tam była naprawdę z 5 czy 6 knockdownów. Naprawdę lał tam go strasznie Barbarena, a na koniec wygrał Luque, z tego co pamiętam. No, no i jeszcze Poirier Holloway niezła była. No też była dobra, ale dla mnie jednak wygrana, dla mnie jednak Barbarena Luque była bardziej emocjonująca, więcej obrotów sprawy. Mhm. No a poczekaj, kiedy była walka? Nie, to dobra, to była w zeszłym roku, no okej. Okay. Garbranta z Muniozem też była fajna. Tam naprawdę strasznie go lał. Mhm. Adesanya z Silvą też była spoko. No, no mi te ostatnie zapadły w panie, właśnie Poiriera z Hollowayem i... Barbosa Gaethje. O, Barbosa Gaethje, no. O, no, Barbosa Gaethje, to dobre. Felder z Wickiem też była fajna. No było kilka tych walk, no ale moim zdaniem Barbarena z Luque to jest no, taki mój numer jeden, bo pamiętam, ja właśnie, no właśnie widzisz, kurczę, ja nie mogę sobie jej przypomnieć, jej przebiegu. Jakoś no. Widziałem pewnie, ale mi uciekła gdzieś we wspomnieniach. Przeokropna mucka, naprawdę przeokropna. Na mnie żadna z tych walk, które mieliśmy, nie ma podjazdu. Mm-hmm. Bo tam był knockdown z jednej i drugiej strony i naprawdę się trzepali panowie o szacun. Mm. Dobra, to możemy lecieć dalej. Kiełbaska czy karkóweczka na grillu? Jakiś przepis na mięsne arcydzieło? Hashtag tym kiełbaska z grillowanym chlebem. Jak jest dobrze zrobione, to i kiełbaska, i karkóweczka. Ja powiem tak, w grillu nie jest najważniejsze jedzenie. A co? I na tym zakończę. No. Kiedyś się zabiorę, to zrozumiesz. Ale to następnego dnia zrozumiesz. Wojtek Lewandowski pyta. Mamy prawie maj, jak na razie walką roku jest walka z marca pomiędzy Kamilem Gniazdkiem a Andrzejem Grzebykiem na FEN24. Żadna walka z KSW na razie jej nie przebiła. Co do innych pytań, kwestia gustu. Dla mnie też numer jeden to jest Gniazdek Grzebyk. No chyba tak. Tak się zastanawiam nad tym Michalskim, ale nie chyba. Nie no, tutaj stawka była dużo większa i naprawdę no, była dobra bitka.
No tak. Myślę, że tak. No teraz tak trochę zaskoczony jestem tym pytaniem, ale nie no, w tym. O Jezus, w Łodzi nie było nic specjalnego, co mogło być kandydatem na walki roku. No chyba, że te pary z Mańkowskim, no. No i dla mnie skończenie jest. Nie, no dla mnie jednak Gniadek, Grzebyk. Łukasz Fischer, jak oceniacie występ pijanego Wrzoska na KSW? No właśnie to nie wiem, czy on był taki pijany. Znaczy ja nie widziałem, znaczy widziałem to studio i nie widziałem wywiadów żadnych a widziałem potem Marcina, to nie wiem, czy on był pijany. Znaczy no ten studio to nie był pijany, no. Może miał jakieś takie lekkie slow motion w wymowie, ale to może był najedzony. Bo ta... No ja właśnie tego nie widziałem, właśnie chciałbym to zobaczyć gdzieś, jak ktoś ma, nie wiem, na YouTubie czy coś, czy nie wiem, gdzieś, bo nie widziałem tego, ja w domu, jeszcze w domu byłem chłopak, dopiero na trzecią walkę. Także ktoś ma nagranie z tego, to niech podeśle nam albo na fanpage, albo w komentarzu wrzuci, bo ja chętnie to zobaczę, wtedy się na pewno odniosę, bo tego nie widziałem. Bo No wiele osób mówi właśnie, że pijany, jedni mówią, że tam pod wpływem czego innego był, także nie, na razie ci nie odzywam, bo nie widziałem, także chciałbym to zobaczyć. A to jak ktoś ma, to niech podeśle. Poza tym też zależy co dla kogo jest pijany, no. Bo to jest... No chyba pijanego nie widzieliście. Jak ktoś jest, kurde, po dwóch lufach, czy tam po trzech piwach, to nie jest pijany, no. Pijany. Pijanego nie widzieliście. Dlaczego Mariusz nie wbije parowych hejterów? No może to, no, znaczy ja w hejterów to wbijam parówę, tak jakby, tylko no już mam, coś tłumaczyłem to poprzednio w serii pytań z YouTube'a, to już nie będę się powtarzał. Tutaj był jeszcze dopisek. Im większa popularność, tym więcej miękkich fajek będzie się przypierdalać do tego, co mówicie. Róbcie swoje. Robimy swoje i... A hejter to największy fan, także hejtujcie, chłopaki, hejtujcie. Kevin Nowacki pyta. Cześć panowie, super, że wasz duet powraca, bo fajnie się was słucha. Dziękujemy bardzo. A więc moje pytanka. Jak widzicie przyszłość nowego nabytku Michaela Dubois? To chyba mówiliśmy. Czy chcielibyście zobaczyć powrót Mansoura Barnaouiego do KSW? Czy w rewanżu z Gamerem pokazałby więcej niż w ich pierwszej walce? Mówiliśmy, że chcielibyśmy a to drugie to nie wiemy, no to nie ciężko powiedzieć na to pytanie. Ja bym chciał na przykład taki eliminator, o, Barnaoui kontra Ziółkowski i zwycięzca tego mógłby się bić z Gamrotem. To byłoby naprawdę O, fajne. to dobre, Wielki no. test dla Mariana. No. Obaj świetne warunki fizyczne, także no, mega ciekawa walka. To prawda. Dobra, czy według was połączenie Gali Babilon MMA z bokserską walką Cieślaka było błędem? Moim zdaniem tak, gdy przez to zrezygnowali Rafał i Daniel. No to był, nie był błąd, tylko to był wielbłąd. I tak, ja mogę odpowiedzieć za Mariusza, że to był duży, duży błąd. No ja tutaj, no ja o tym Danielu to nawet nie wiedziałem. Dopiero nie wiem, czy nie teraz się to tym dowiaduję. Gdzieś mi umknęło widocznie. Ale to prawda, ja to w ogóle nie wiem, czy my tam będziemy. W ogóle w tym Pruszkowie tego 31. Trochę ze względu na to, trochę nie mamy za bardzo kogo wysłać, a i trochę to pomieszało się, bo to tam jest tych walk MMA, to nie ma za wiele chyba. Decyzja nie zapadła, ale musimy przejrzeć to, jak to wygląda, bo tak to średnio tu widzę, no szczerze mówiąc. Jak oceniacie starcie Damiana Zolczykowskiego z Danielem Rutkowskim o pas Babilon MMA? Bez historii. Według mnie Damian Zolczykowski z dołu może poskręcać Rutkowskiego. Wiadomo, że Daniel to jest zapaśnik, będzie dążył do obaleń i będzie dążył do parteru. A Zolczykowski z dołu może naprawdę zaskoczyć. To jest walka w lekki, tak? Tak. A nie, chyba w 6-6 nawet. 6-6 nawet? No, tak mi się kojarzy coś. Aha. Okej, no. No nie, no nie kręci mi ten pojedynek jakoś bardzo. Znaczy nie wiem ile panowie mają powygrywanych walk w Babilonie, że to już tak walka o pas jest tutaj zestawiona, ale skoro taka wola włodarzy, to nie ma problemu. Kolejne pytanie od Kevina. W maju w Stargardzie odbędzie się gala VFCL. Jak oceniacie te starcia? Sebastian Armagoński kontra Nikolaj Kondratiuk. No coś słyszałem o Gali, ale tak nie do końca się zaznajomiłem z tematem. Nikolaj Kondratuk, kto, co mi mówi to nazwisko? Gdzie on walczył? No właśnie, też mi się kojarzy to nazwisko. Wiem, że gdzieś coś było. Gdzieś na jakiejś polskiej gali na pewno walczył.
No, najważniejsze, że Romanowski Sebastian wraca. To mnie ciekawi bardzo. No bo jednak bądź co bądź, ale z Romanem Szymańskim niezłą walkę dali na KSW. Ale tu Szczena, tak, Szczena naprawdę jest świetnym zawodnikiem. Też, I z Rajewskim też przecież na KSW Studio. Tak. No to jest naprawdę widowiskowy zawodnik, naprawdę o fajnym parterze, więc dla mnie fajnie, że on wraca, bo to jest doświadczony zawodnik naprawdę i bardzo efektowny. Jeszcze bardzo dobrą walkę dał, ciekawą walkę w ACB wtedy jeszcze. A mówisz, pytałeś o Kondratiuka, sprawdziłem, z kim on walczył. To jest ostatni rywal Damiana Stasiaka. A, no właśnie. A, no to nie, no to mnie nie interesuje. No to Romanowski na miękko. A i Tomasz Romanowski kontra Piotr Niedzielski, drugi z braci Romanowskich. No tutaj będzie miał, wydaje mi się, że problem Romanowski, bo Danielski to jest naprawdę dobry zawodnik. Arachion jednak to jest mocny, mocny klub, więc starcie dwóch mocnych klubów. I Danielski ma tu naprawdę będzie miał sporą przewagę warunków fizycznych, bo to jest bardzo... Nie przypadkiem się nazywa Danielski? A nie Danielski? Możliwe. Wydaje mi się, bo czytałem akurat te pytania z Facebooka część i wydawało mi się, że on jest chyba Danielski, ale nie jestem przekonany. To jest faworytem starcia zdecydowanie z Romanowskim, w mojej opinii. No tak, tutaj no to ciekawa walka naprawdę. Paweł Krzesimir Podkański. Na którym miejscu według Was plasuje się gala KSW 48, jeśli patrzymy na ostatnie 5 lat? O Boże. 5 lat nie dam rady tak się cofnąć. Musiałbym sobie wszystkie fight cardy teraz przed oczami, a to tych fight cardów jest 20, więc nie dałbym rady chyba. Nie podejmuję się. No ale w czołówce wydaje mi się, że w top 5 będzie, bo naprawdę gala była świetna. Bardzo, bardzo fajna. No tak jak powiedziałem, no nie podejmuję się. No pewnie jest w top 10 na pewno, no a czy w top 5 nie wiem. No bardzo dobra gala, natomiast przerwy zabiły tempo chyba, nie? Po prostu, no jakby ta gala szła, jakby walka szła za walką, to byłoby to tempo utrzymanych skończeń i byśmy mieli trochę inny obraz zapamiętany, a tak to te przerwy, emocje, po prostu taka sinusoida emocji, no. Ja akurat, my tam pracujemy, więc trochę tak oglądaliśmy te walki, ja ale... Ja ci powiem, że ja oglądałem w sumie dwie walki, nie widziałem pierwszej i później oglądałem, jak już mówiłem, na tym Polsacie Sport Fight, zupełnie na trzeźwo, żeby nie było, bo zero alkoholu kompletnie. I mi się naprawdę to podobało, w dobrym tempie to było, bo ci mówię, że reklamy były na Polsacie Sport Fight uzupełniane tym studiem. I cały czas była mowa o walkach, było dość dynamicznie, było dużo gości, była duża promocja tej najbliższej gali KSW, więc rozmowy z bohaterami, więc wyglądało to naprawdę fajnie, dynamicznie i mnie te przerwy jakoś tam, powiem ci, że jakoś nie zabiły i dla mnie spoko to się oglądało. W dobrym tempie to wszystko było, więc dla mnie okej. Okay. No tak, no my też mieliśmy tą wersję bez reklam w studio, taką surową, czyli jak nie było reklam, w sensie jak były reklamy, to nas i tak ich nie było, tylko po prostu był rzut kamery na halę, więc w ogóle nie widzieliśmy żadnych reklam, ale tak jak mówię, no jak się składa, pracuje, ogarnia, no to trochę umyka ta gala i szczerze mówiąc, to najchętniej bym obejrzał po prostu tak tą galę od początku, walka po walce. Po prostu, jedna po drugiej bez przerwy. Myślę, ona była powtórka tej gali, bo oglądałem nawet ze dwa pojedynki, ale chciałbym też po prostu jeszcze raz zobaczyć walka po walce i wtedy tak bym się wypowiedział. No ale no to taka, ale taka, no, dla mnie jedna z czołowych top 5 to jest Zielona Góra na pewno, absolutnie. Nie wiem, czy w ogóle nie top 1. Później gdzieś tam jest na pewno Narodowy. Myślę, że ta Lubelska w tej piątce może się znaleźć. No. Kto według Was powinien wrócić z emerytury, a kto na nią przejść? No. Rumble Johnson powinien wrócić, Arlowski, BJ Penn powinni na nią iść. Na przykład. A w Polsce? Kto powinien iść na emeryturę? Nie, kto powinien wrócić, może od tego bym zaczął. Róża powinien wrócić, Mamet powinien wrócić, o dziękuję, pozamiatane. A kto powinien iść na emeryturę? W Polsce? No ci, co mają ujemne rekordy. Ale nie takie, że tam 1-2, 1-2, tylko takie bardzo ujemne rekordy. Nie wiem, no takie bardzo, bardzo ujemne rekordy.
Tak mi się wydaje. Tak by to jakby zaokrąglił. To ja bym powiedział, że powinni przejść, no bo tacy weterani, którzy już zasłużyli się naprawdę dla polskiego MMA i teraz już nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia dla czołówki i tej wagi, a wiadomo, że rozbijać się po mniejszych galach, no to jest dla mnie nonsens. Mówię, to myślę tutaj o Antku Chmielewskim i o Krzyśku Kułaku, bo są wielkie, zasłużone persony dla polskiej sceny i na której z gal większych powinni zostać godnie pożegnani i powinni odejść z honorami, bo na pewno na nie zasłużyli. Tak jest. Jak według was Rafał Haratek by sobie poradził w UFC? Ja już powiedziałem, wiesz, wiele razy zawsze się wypowiadam tak samo na te na pytania. Rzadko odpowiadam inaczej. Póki się tam nie pojawi, to nie będziemy wiedzieli. Ciężko powiedzieć, tak? Już wielu było, którzy wchodzili tam z czystymi rekordami, a wychodzili z brudnymi. No ja się tutaj zgodzę. No, na razie nie ma co oceniać. Wydaje się, że styl Rafała jest naprawdę na UFC. O, tylko tutaj mogę powiedzieć, bo łatwiej się odnieść, więc jest słabszym zawodnikiem niż Krzysztof Jotko i niż Oskar Piechota, w mojej opinii. Zawsze jest tak, że ci zawodnicy, na których właśnie nie liczymy, robią największe kariery, tak jak było to w przypadku Krzyśka. Więc ja myślę, że ja chciałbym zobaczyć tam Haratyka, bo stylistycznie on naprawdę pasuje według mnie do UFC. Ma naprawdę bardzo mądry gameplan, to jest zawodnik, który myśli w klatce, dużo widzi, więc to prawda. Szansę na pewno bym dał i na pewno chciałbym to zobaczyć, to z pewnością. Kto dla Dawida Zawady? A gdzie? Że w KSW czy w UFC? W UFC, tak? W UFC, bo jeszcze no tak, no nie, no w sumie, no tak. Głupie moje spostrzeżenie. No nie wiemy, bo... No nie, no... Tak. No ktoś tam powiedział. Po dwóch porażkach w zastępstwach nie ma pomysłu, no. Nie ma pomysłu, bo to... My pomysły to może mieć w top 15, no, ale nie poza top 15. Poza top 15 ciężko. W tej kategorii wagowej, gdzie jest milion zawodników, to ja nie mam pomysłu. No tak. Ty. Ale zapraszamy, w tym momencie chyba trwa, nie, już się skończył. Skończył się. Live z Dawidem Zawadą na grupie MMA Polska i Świat, więc na pewno, bo ten odcinek MMA Tonet będzie oczywiście dzisiaj i ten live też możecie dzisiaj obejrzeć, a ja go też wrzucę na YouTube, żebyście mogli obejrzeć, jakby wam na grupie zaginął. Tak, to może tam coś będzie wiadomo więcej, no. Taki off-top, bo wiele osób tutaj w komentarzach pisze, czy cisnąłem ci coś w tym podcaście. Który? I czy teraz tutaj ludzie piszą mi w komentarzach na Facebooku, czy coś się działo, czy jakieś różowe kosmetyczki, czy jakieś afery znowu były. To może by się przyzna do czegoś tak nie, na niby. Dzisiaj jestem miły dla ciebie, no ale nie, dzisiaj jestem miły, naprawdę. No bo mam wódkę dla ciebie do wysłania, jak ci ją wyślę, to już nie będziesz miły. Jak ją wypijesz i wyrzucisz butelkę, to nie będziesz miły. Tu mnie masz, no tak. No muszę, także zrozumcie mnie, no. A właśnie, ja bym chciał, dobrze mi się przypomniało a propos alkoholu. Był z nami w Piotrek Baran, chyba nie przekręciłem imienia i nazwiska. Był z nami Piotrek Baran, nasz słuchacz, widz, który też na Twitterze nam komentuje MMA Tonight i też na grupie, zdaje się, nie wiem jak na YouTubie. Na YouTubie chyba też na YouTubie też. Bo chyba czytałem nawet jego pytanie dzisiaj, jedno, czy tam spostrzeżenie. Jest nam bardzo miło, czekał na nas pod hotelem prawie godzinę chyba, no bo po prostu nam się zeszło też szukaniem stacji benzynowej i tak dalej, w wiadomym celu, no więc spotkaliśmy się, popiliśmy, obejrzeliśmy UFC i pogadaliśmy z Piotrkiem, także bardzo miło było spotkać fana i porozmawiać. I od Piotra dostaliśmy prezent, w zasadzie Martyna dostała pigwówkę własnej roboty od Piotrka. Przecież Martyna nie pije, to trzeba. No nie chciałem tego, nie chciałem Piotrkowi robić przykrości i mu mówić, że Martyna nie pije. Piotrek. Do złej osoby uderzyłeś. Chociaż tego rozumiem, bo jak pół litra dał, no to Martynie jakby tobie musiał dać prezent czy mi, no to wiesz. Tak, z Martyną to jest tak. Jakieś takie 5 litrów to... Ja ci opowiem jaką historię, to nie wiem, sprzed początki naszego związku. Kupiłem pół litra romantycznie na wieczór na nas dwoje i wypiłem pół litra. To piękna historia, cud dziewczyna. Tak to mniej więcej wyglądało, no naprawdę. No nie uważam, że nie wypiła dwóch drinków nawet. Więc... Zobacz, jak ci się trafiło, no nic tylko ci pozazdrościć. Tak, no a jutro Martyna się do mnie przeprowadza na zawsze, na stałe, na forever and ever. Już nie będzie pomieszkiwać, tylko już będzie mieszkać na zawsze.
Takie rzeczy, takie zmiany w majówkę. To, no to na, wiesz, na wejście już ma parapet, na parapetówkę już ma. Więc jest tej, właśnie nie wiem, gdzie tej pigwówki jest, tak nie widzę, stąd to butelka po wódce bocie, ale nie widzę, cholera, chyba 0,7 to jest. To jest, może być 0,5, bo one są takie wąskie, a wysokie, tak, bo no, mają psikę taką wąską. To prawda. Znam temat. Ale no, fajnie się polewa z niej, Kiedyś byliśmy na weselu, gdzie była ta wódka. I ja pytam, to tam siedzieliśmy w jakimś tam gronie kumpli z pracy, bo kumpel z pracy się hajtał. I on, ja pytam się, a dlaczego taka wódka z taką dziwną, wąską szyjką, a on taka butelka, jak i pan młody. W sensie jakby, no. No, w sensie wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Ale także, wódka dobra, naprawdę. No, to chyba dobra, nie pamiętam, czy była ciepła, czy zimna, bo to też to trochę determinuje jakby dalsze, jakby picie, no, jak jest ciepła, to nawet najlepsza wódka ciepła ciężko wchodzi, no. A tam nie, chyba była zimna. No, to dobra była, no nie będę, dużo nie będę, do której chciałem, piłem, ale spoko, no. Ja akurat jestem jednym fanem Amundsena, bardzo mi smakuje ta wódka. A Amundsen jest dobry. Amundsen i Baczewski bardzo mi smakują. Tak, Stumbras jest klasowy. Stumbras, no spoko. Fajna jest też Biała Dama, to jest w rozsądnej cenie, a smaku całkiem fajna. To nie pamiętam, ale na przykład lubię Krupnik, a wiele osób mówi, że to gówno jest dla żuli, no. No Krupnik, no, Krupnik przejdzie, ale na przykład ja nie zniosę żubrówy, nie? Bo to jest taki chemirol, że... No i Bolsa, Bolsa też nie lubię, ale ja nie lubię też Smirnoffa. No, ale Bolsa się ostatnio poprawił, Borowa się ostatnio poprawiły bardzo. Tak, bo Borowa była dobra, bo ona się spieprzyła, Bols to od zawsze mi źle się wspominam, bo jedne z pierwszych wódek, jakie piłem, to były z Mety i ta w butelkach po Bolsie i ten Bols tak mi zawsze jakoś nie za bardzo podchodził, no. Ale no Absolut wiadomo, dobry jest. No, Finlandia była dobra, też tak jakoś wydaje mi się, że coś nie gra ostatnio. Znaczy Finlandia ostatnio, jest no, przereklamowana. No, chyba tak, chyba trochę tak. Tego Stumbrasa wziąć albo właśnie Amundsena. No, ale off top w wódkach koneserzy. No słuchaj, no... Podcast MMA, ma, no. Czuję, no ma się szerokie horyzonty, hobby takie. No, zresztą ja pracowałem w tym, także... No, no tak. Pracowałem przecież, no jak nie, jak tak? Faktycznie, zapomniałem, no. Majówka, jest majówka, więc i było whisky, jest o wódce, było o kiełbasie i o karkówce. Jak ktoś chce coś wypić, a ma jakieś pytania, co kupić, to znacie mojego Facebooka, Twittera, Instagrama czy fanpage'a. Pomożemy. Dokładnie. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie tego użytkownika oczywiście, Pawła. Jaka hala widowiskowa sportowa jest waszą ulubioną? W której się najlepiej czujecie? Najlepiej wam się ogląda walki w klatce i tym podobnie? No to im mniejsza hala, tym lepiej tak naprawdę. Tym lepiej się ogląda, bo się bliżej siedzi, no. No, ty po prostu... Mniejsza karena w Grudziądzu. Mniejsza karena w Grudziądzu. No dobrze się ogląda, ale to spod klatki, ale... Ja nie wiem, ja na przykład nie rozumiem zachwytu nad Ergo Areną zupełnie. Nie wiem dlaczego, może zawsze siedziałem na słabych miejscach. Zdecydowanie wolę Tauron Arenę, ale też nie jestem jej fanem, ona jest trochę kopią, ale szczerze mówiąc, no to na Torwarze widać bardzo dobrze walki w zasadzie z większości miejsc, więc ja Torwar lubię. Też dobrze się tam czuję, bo tam spędziłem milion godzin w pracy swojej, więc też dobrze, bardzo dobrze znam obiekt. No ale nie jest najlepsza do pracy na galach hala. Kurczę, Atlas Arena jest tragiczna, to na pewno. No taka średnia na jeża, faktycznie. Ja na przykład mogę polecić, bo na kilku imprezach, nie nawet MMA, ale na kilku imprezach ogólnie sportowych byłem na hali w Toruniu. I tam jest, to jest hala też dosyć spora, na te 7-8 tysięcy. Jest bieżnia lekkoatletyczna, bo jest hala typowo lekkoatletyczna, ale trybuny są tak fajnie zbudowane, że jest normalnie po okręgu, wszystko jest, trybuny są praktycznie wszędzie, nie ma narożników, tylko jest półokrągła. I trybuny są na tyle, nie są, wiadomo, że jest ta bieżnia i do głównej płyty jest daleko, więc strasznie strome są trybuny, przez co naprawdę widok jest nawet z ostatnich miejsc bardzo, bardzo fajny, dobrze się siedzi, dobrze wygląda to wszystko. Także widoczność na tamtej hali jest fajna i wydaje mi się, że byłem na kilku galach tam, na przykład na X-Cage'u, no to ludzie chwalili, że naprawdę bardzo dobry widok jest z każdego miejsca. Czy z narożnika, czy z głównej trybuny na prostej, czy na zakręcie, także tam ogólnie się podobno dobrze ogląda. Wiele osób chwali. No właśnie, bo to też pod różnymi aspektami do tego podchodzimy, nie? Także na tych galach, co byłem jako widz, no to
nie wiem, no spoko się oglądało w Krakowie, w Tauron Arenie, spoko się oglądało w Ergo Arenie, w Berlinie to tak średnie te miejsca akurat mieliśmy, w Londynie też tak na pół gwizdka. No dobrze jest tam, jak siedzisz im bliżej klatki, to nie ma wtedy znaczenia arena, jak siedzisz na płycie zawsze dobrze widzisz. To jest kwestia miejsca jakie masz, bo jakby arena jako taka sama w sobie, to pod względem takim kibicowskim, fanowskim, to nie widzę jakichś takich dużych różnic. No im dalej siedzisz, tym gorzej. Nie ma, Torwar jest mały, więc jest, jak siedzisz nawet na słabych miejscach dalej, to i tak widzisz, to i tak jest coś bliżej, nie? No siłą rzeczy, bo jest mniejsza hala. No więc na przykład ja lubię hotelówki, tak? Gala Elefenu mi się mega podobały. No z każdego miejsca wszystko widzisz doskonale, no więc to jest zajebiste. Także to tak bym do tego podszedł, tak bym to skomentował. No bo hala ogólnie co, no z zewnątrz, co mnie to obchodzi, jak wygląda z zewnątrz. No nie ma dla mnie znaczenia, tak? Jakby resztę takie, jeżeli chodzi o pracę, no to oczywiście, że Gliwice, no przecież my w Gliwicach mieliśmy Mediarum w małej hali Gliwica Arena. Ona ma małą halę swoją taką, dodatkową, w której mogła na 500, ponad 500 osób, czy nawet na 1000 można zrobić w ogóle galę na upartego. To tam mega się pracowało, nawet w ogóle na tej normalnej gali w Gliwicach to w ogóle nie byłem przez minutę nawet, więc nawet nie wiem jak wygląda. Ale dobrze mi się pracowało, tak? I dobrze wspominam. Zieloną Górę świetnie wspominam, świetnie mi się pracowało, ale też nie byłem na hali. No więc to zależy od jakiego punktu widzenia. No tak jak mówię, fanowsko, im bliżej, tym lepiej. No nie ma jakiegoś tam złotego środka. Mi się wydaje, jakiejś takiej areny, która pod jakimś niewiarygodnym względem jest super, bo coś tam ma, nie wiem. Ja tak uważam. Tak ja tylko powiedziałem jedną rzecz, że ta Ergo Arena dla mnie to trochę, nie rozumiem zachwytów nad nią po prostu. To prawda, tu się zgodzę. Kolejne pytanie. Dana White z Grudziądza, Ariel Piechocki. Przydamer to w pewnym sensie fenomen. Jedyny zawodnik posiadający dwa pasy mocnej światowej organizacji, który zdobył kwalifikację na finały ADCC. Łącznie tak kapitalnej kariery w MMA z tak świetnymi występami w grapplingu to chyba rzadkość. Patrzę na listy startowe wrześniowych finałów ADCC i nie ma tam żadnego topowego europejskiego lub światowego zawodnika MMA. Wiele osób twierdzi, że Gama nie poradziłby sobie w UFC, ale bycie w jednym z 16 najlepszych grapplerów na świecie w kategorii wagowej 77 kg chyba mówi nam inaczej. No nic, tylko się zgodzić. No coś w tym jest, coś w tym jest. Ale wielu, no tam jeszcze był ten Oskar Piechota, Tomek Narkun też w ADCC no, ale... mają sporo sukcesów, nie? No ale w światowym, no nie, w światowym mają tak samo jak Mateusz Gamrot. Doszli do finałów, ale jednak no, nic tam nie podziałali, a jednak Oskar Piechota nie ma dwóch pasów, chociażby KSW, a Gamrot posiada jednak, jest niepokonany w tym MMA. No tak, ja rozumiem o co chodzi. Nie, no tak, okej, no zgadzam się, no. Też to można było odwrócić na przykład i znaleźć zawodnika, który jednocześnie w K1 i w MMA toczy pojedynki, nie, i z sukcesami, no. W ten sposób też do tego... No Lister Overeem miał taki epizod, że walczył i tu z sukcesami. Także to... No, ale wiem o co chodzi Arielowi generalnie, także zgadzam się. No jest fenomenem, na pewno. No to jest jeden z najlepszych zawodników MMA w Polsce, w historii Polski nawet tak można ująć to. No czy w UFC by sobie poradził? No do 15 to na miękko wchodzi, naprawdę na miękko. Według mnie. A co dalej, to nie wiem. Marek Krawczak. Jak widzicie przyszłość wagi lekkiej i piórkowej w KSW? No jednak w różowych barwach. Biorąc pod uwagę piórkowo, to w ogóle jest super ekstra sztos. No i nie, lekka piórkowa dobrze widzimy bardzo. No to rozwiązanie, tylko musi się tam dojść do ładu ten, na szczycie, no bo samo wprowadzenie pasa tymczasowego jest już złym alarmem, no w mojej opinii, także... Tutaj się musi sytuacja rozwiązać i jednak jestem za tym, no Mateusz już pokazał, że jest mistrzem dwóch kategorii, no więc wiadomo, że wszyscy chcą walki z Saladinem, no więc tak, no do tej walki powinno dojść, no ale jeżeli Mateusz wygrałby z Saladinem, no to myślę, że trzeba ten pas zwakować, no. No też tak uważam, uważam, że nie ma co oblokować. A w lekkiej, no to co, no to jeszcze tam jest Gracjan, który nie powiedział ostatniego słowa. Z jego wpisu dowiedzieliśmy się, że naprawdę tam te przygotowania nie dość, że nie były najlepsze, to być może były w ogóle najgorsze. Marian jest przecież, Szuli na pewno nie powiedział ostatniego słowa, Kornic to dopiero wszedł do lekkiej, do tej kategorii. Także tam nie będzie nudy, no. Tam w tej lekkiej, w piórkowej to są dwie najdynamiczniej rozwijające się te kategorie wagowe i szczególnie je trzeba śledzić, no. Także Lazić jeszcze, pamiętajmy, zasili kategorię lekką, Szymajda i Musajew.
No także no jest kim się bić. No, tu to jest, znaczy tego parkę może się to uda ściągnąć. No, także mega, dla mnie to mega. Marcel Zasadzki, nie mam pytań, że malina wraca, miód na uszy. To patyczki sobie weź, bo za dużo miodu w uszach nie może być. Ale podobno trochę musi być miodu w uszach, bo jak nie masz miodu w uszach, to jest niezdrowe i uszy wtedy bolą. No tak, poważnie mówię. Tak. Tak, że nie można mieć tak do 100% czystych uszu. Czyli tak co drugi, czy co trzeci dzień czyścić? Ja to raz w tygodniu sobie wodą utlenioną dwie krople na boku kładę się i leję sobie do ucha. Naprawdę? To pomaga. No przecież do człowieku, mistrzostwa świata. Ale że co, jak, to, jak, że jak, robi, jak robisz? No woda utleniona tak, no kładę się na boku. Kładziesz się na prawym uchu i do lewego lejesz, tak? No tak, no. Dwie krople i coś, no właśnie nie wiem. O Jezu, spróbuj, no ucho się czyścisz, tak czyścisz ucho, nie? I co, potem wypłukujesz, no tak, co potem? Słyszysz, jak ci tak trzeszczy ta woda tlenana. Piękna sprawa, polecam. No i potem co, czyści się to ucho, tłucze się? Potem czy... wylewasz tą wodę, bo to tak swędzi strasznie, od razu patyczek wkładasz i o, ale ulga, nie? Ale potem masz uszko czyściutkie. No i to muszę kiedyś spróbować, no. Widzisz, podcast zbawi i uczy, nie tylko alkohol, ale też prozdrowotny. Tak, a ja też a propos słyszałem, bo to nie wiem, a propos kropli do nosa, że bierze, że kupuje się takie krople do nosa, które da się otworzyć, w sensie, że da się uzupełnić je płynem samemu, takie oczywiście w aerozolu, takie wstrzykiwane do nosa i tam się daje wodę i ksylitol, to jest ten cukier, nie trzcinowy, tylko z brzozy. I podobno to odczyści zatoki, nos lepiej niż te wszystkie inne preparaty i tak dalej. A to nie wiedziałem. No ja się chciałem, właśnie mi się skończy mój aerozol do nosa i chciałem go właśnie otworzyć, ale się nie da go tak otworzyć niestety, więc muszę głupio tak pójść do apteki i poprosić o taki, co się otwiera. Te baby też, znaczy baby, przepraszam, panie farmaceutki, magister nie będą wiedziały pewnie jak to, ale no tak tylko mówię, że taka opcja istnieje. No to weź sobie to do strzykawki i strzykawę do nosa i psiknij, no to na to samo wyjdzie. Strzykawę do nosa? No ale no bez igły oczywiście. A to właśnie chyba chodzi o to, żeby to był taki, wiesz co, nie wiem się to wytłumaczyć, no. Wiesz, ten taki rozplało po tych zatokach, no. To jakiegoś, nie wiem, butelkę po waniszu i tym. No, może domestos jakiś. No i lecisz. Dobra, lećmy dalej, bo... Będzie podcast medyczny za chwilę. I YouTube nas dowiesz, do tej kategorii medycyna da. Krzysztof Kubowicz. Hej. Pozdrawiamy patrona. Oczywiście. Pod filmem z wywiadu z Savo Lazicem jest mnóstwo komentarzy, jak przypuszczam, w języku czarnogórskim, a na pewno więcej niż po polsku. Czy to oznacza to, że KSW lub ITC jest tam tak popularne? Czy raczej jego walka odbija się tam pechem? In the Cage przechodzi na Bałkan. Bałkański oddział In the Cage tworzymy. Filię tam tworzymy, filię. Jak tam załatwi. Tak jest. Nie no, prawdopodobnie któryś z zawodników, nie wiem, Waso albo Savo udostępnili to u siebie na Facebooku. Albo gdzieś. Tak, albo ktoś tam ze sztabu i po prostu. A że wywiadów tam dużo z tymi zawodnikami nie było, no bo wiadomo. I te celowania z każdym, no ale nie wszyscy rozmawiają z tymi zawodnikami, no to ktoś udostępnił i z tego powodu. Ale Ujlicza nie ma, to mówi po angielsku, a Savo Lazic mówi po... no właśnie, nie wiem. Po swojemu. Po swojemu, bo z Czarnogóry, to nie wiem po jakiemu, czy po chorwacku, czy po serbsku. I on mówi do Waso i Waso tłumaczy, więc dlatego być może dlatego, że rozumieją po prostu fani Serbowie, czy tam Czarnogórcy, rozumieją i dlatego może stąd te... komentarz, ale faktycznie wpadł w taki tunel aerodynamiczny. Kiedyś mieliśmy taką sytuację z MMA Tonight. Chyba to nawet jeszcze nie było MMA Tonight, wtedy tylko i po prostu podcast. Było. Już było. I tam było 4000 czy 5000 odsłon w ogóle. To teraz nam ciężko czasami osiągnąć taki, no teraz, do tej pory ciężko osiągnąć nam taki wynik. A tam było 4 czy 5000 odsłon i okazało się, ja sprawdziłem, że 90% wejść było z Danii. Estonii? W Estonii to... Może. No w każdym razie nie wiemy, jak do tego doszło. No co, no w Tallinie nas... Wiesz, może oni wiedzą, że my lubimy wódkę, a w Tallinie dużo alkoholu się sprzedaje. Może tak, wiesz, poszli. No nie wiem, tak. Drogą dedukcji.
Waga półciężka w KSW praktycznie nie istnieje. Wójcik ostatnią walkę robił, zdaje się, w ciężkiej. Na rynku skacze po kaczuła i tak, zamiast bronić pasa. Twardo na razie ma walczyć na RCC. Pozostali nie nadają się raczej na walkę o pas eliminator. Koło KSW mogłoby ściągnąć, żeby to odbudować z dostępnych zawodników. Oraz oczywiście o jakich nieogłoszonych naborach, nawet jeśli nie możecie wymienić nazwisk. I cieszymy się z zakończenia remontu Maliny. Pozdrawiam. No właśnie, to jak z tym remontem? Już tak zakończony definitywnie? Już jest na glans? Siedzę w swoim właśnie gabinecie. W gabinecie, no dobrze. Co do tego, ten problem wagi ciężkiej to się przewija od tych chyba, widzę, że wszystkie nasze Q&A to w ogóle od lat tak naprawdę w KSW i to nie jest od Narkuna czasów, że tak powiem, tylko od Janka, no przecież Janek był jak Mamet, był Janek i dokoptowywani rywale dla niego, no. Tak, bo ja troszeczkę, nie wiem czy może nie za dużo mi się wydaje, ale wydaje mi się, że może ten Begawacz po trylogii z Jurasem może by ostał się w tym KSW na dłużej. Bo Juras to nie chce walczyć tam z tymi, ale ten Begawacz, ja pokazał mi Red Highlight z jego walki z Martinem Zawadą, to ja wam powiem, że jak on by chociażby w 80-70% w takiej formie jak wtedy, to byłaby z niego duża pociecha. Formę fizyczną ma bezbłędną, no. No tak, i to jest zawodnik, który regularnie startuje. Te ostatnie porażki, jak ja już mówiłem w typowaniu przed galą, no to naprawdę tam nie było leszczy, nie? Bo tam naprawdę Raisow i był Nikita Kryłow, więc no, tak. Dajmy czas. I to były walki w zastępstwie. Wszystkie te walki, były te trzy były brane z krótkim wyprzedzeniem, a ta trzecia to w ogóle o dwa dni przed. Bo Red nam to rozjaśniał na wywiadzie. Ja wiem, że dużo osób go tam krytykuje i tak dalej, ale naprawdę w tej kwestii jakby zakulisowej przygotowań Pejicza, Bekawacza i w ogóle tych rekordów to jest bardzo istotne i na przykład sporo osób postawiło na Pejicza i wygrało pieniądze i Bekawacz, no umówmy się, no kontuzja przesądziła pojedynku, no daleki jestem od opinii, że przegrywał do tego momentu, no była minuta co prawda, no ale wydaje mi się, że finalnie ciosów chyba zadał więcej, no. Zresztą Łukaszowi tam nawet coś się stało, tam że miał trochę obity, także wydaje mi się, że z tym Bekawaczem to nie będzie tak źle. Znaczy w ogóle nie, obaj niech tam w ogóle sobie idą w drabinkę, ale wydaje mi się, że taka walka Zawada Bekawacz nas czeka prędzej czy później. Na przykład, tak. No powiem ci, że chciałbym to zobaczyć. Ewentualnie Thiago Silva, Bekawacz. Bekawacz jest bardzo, bo to historia jest historią, ale Bekawacz jest naprawdę efektownym zawodnikiem. To jest taki gorszy Krokop, no. Słabszy Krokop trochę, no. Bo naprawdę ma te kopnięcia, te high-kiki latają naprawdę potężnie, no. Tam operacja była, miało być wszystko dobrze, ale widocznie nie pykła i znów ta sama kontuzja się odnowiła, co była przed operacją. Także ja bym tego Bekawacza tak nie skreślał, znaczy w takim rozumieniu, że on po prostu będzie dawał uciechę fanom, nawet jak nie będzie walczył tam w czołówce z czołowymi zawodnikami, no to też czołówka, dwóch zawodników tam trzech jest, no także no jest problem, no Wójcik jak wróci do półciężki, to może by zrobić ciekawie trochę, zobaczymy, no jakby, ale jest problem, ewidentny problem z zawodnikami wagi półciężkiej w ogóle, a i w KSW to już zupełnie, no. Tak, to prawda. Kolejne pytania. Daniel Czarnecki. Czy Saladin jest najbardziej utalentowanym zawodnikiem, który znalazł się w KSW? Chodzi mi tu głównie o stosunek wieku do poziomu, jaki już prezentuje. No nie pamiętam, w jakim wieku był Mamed, jak trafił do KSW, no ale powiedziałem w wywiadzie z Martinem, że to jest największy talent od czasów Mameda. I utrzymuje to. Ale może przebić Mameda, absolutnie. No. Jeśli pokona Mateusza Gamrota, to ja stwierdzę, że to jest największy talent, jaki miał KSW, najlepszy zawodnik, jaki miał KSW. Na tą chwilę według mnie Mamed, Gamrot i trzeci ewentualnie Saladin. Co jest nie tak z Marianem Kmitą? Ja rozumiem, że szef sportu w Polsacie, w nawiasie chociaż wygląda jak chodzące zaprzeczenie wszystkiego, co ze sportem związane, ale gość jest tak nieogarnięty, że masakra. Kręci się po tej klatce jak sierota, ringer muszą za niego zakładać pasy mistrzom lub pokazywać, komu ma dać jaki puchar. Potem go ciągną za rękę i ustawiają do zdjęcia, bo przecież nie wie, gdzie ma stanąć. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie poznałem tutaj pana Mariana. Ja bym, jak się tak było, to chciałbym to zobaczyć naprawdę, bo też tego nie zauważyłem. Ale jeśli tak było, no to... No może pan Marian poczuł sobotę, no nie wiem. Nie wiem, ja nigdy nie rozmawiałem z panem Marianem Kmitą, nie mam pojęcia. No widziałem go na galach parę razy. Pan Marian jest fanem siatkówki, dużym. No tak, i wojskowych klimatów, bo jest byłym wojskowym. Stąd też jego obecność na galach armii.
Fight Night. Nie wiem, ale jak ktoś mi przypomni, to też może ktoś mi podesłać, to też chętnie zobaczę. Czy naprawdę wierzycie w zapewnienia szefów KSW, że Gamer się nigdzie nie wybiera? Moim zdaniem za kulisami coś się dzieje i wcale im to nie pasuje, że Mateusz zamiast bronić pasów bierze udział w ADCC. Jakby nie patrzeć, blokuje dwie dywizje. No, coś z tym Gdańskiem mi się wydaje. Tak nie, ten Gdańsk mi tak nie pasuje. Ciężko mi uwierzyć, że najpierw obiecuje broni, podpisuje kontrakt, ma bronić dwóch pasów, a potem nagle go nie ma na żadnej z trzech gal w pierwszym półroczu. To mi faktycznie nie gra. Więc coś tam się musi dziać zakulisowo, no ja nie wiem co. No. Może nie ma żadnego drugiego dnia, może czasami go po prostu nie ma, a może tym razem faktycznie coś tam jest na rzeczy. No nie wiem ile się zarabia na ADCC. Mateusz ma pozycję negocjacyjną najwyższą aktualnie w KSW, pewnie obok Mameda, także nadal. Także może robi to, co stać go na to, żeby robić to, co robi, i blokować dywizję i w ogóle. No, zablokował dywizję, no więc stworzyli pas tymczasowy, tak? Więc pewnie już przewidzieli to, że nie będzie walczył w Gdańsku. Tak mi się wydaje, no. Więc ciężko powiedzieć, czy jest coś na rzeczy, no jeżeli. No, czas pokaże, no nie, teraz na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Klaudia Malinowska, ale tym razem tylko 7 pytań, także spokojnie. Cały czas mi się podoba jej nazwisko, nie wiem dlaczego, ale coś nim jest. Mówiliście w podsumowaniu KSW i UFC, że Arlowski powinien już skończyć karierę, a jeśli by został tylko zwolniony z UFC, ale dalej chciałby walczyć, to jaka organizacja byłaby dla niego najlepsza? No nie wiem, no może Bellator. Bellator mi pasuje, Arlowski do Bellatora. Ja myślę, że tam by był jednym z wielu. I tutaj no, pewnie tak, ale... Może zaskoczy wiele osób, ale ja bym powiedział, że KSW. Bo on tutaj byłby wielką, wielką gwiazdą. No to na pewno, na pewno. KSW to jest na pewno sytuacja o tyle fajna. Wiadomo, że Andrzej sobie stawkę liczy. Nie są to grosze. Natomiast no, jest zawodnikiem popularnym na świecie, mimo wszystko. I kilka oczu dopiero wtedy zwróciłoby się ku KSW. Gdyby na przykład taką galę zrobili w Londynie, no to podejrzewam, że kilka osób przyjechałoby jednak Anglików zobaczyć Andrzeja Orlowskiego, no bo to jakby nie patrzeć, legenda MMA. I dopiero wtedy nie Polonia, ale też Anglicy zainteresowaliby się produktem, jaki jest KSW. I on tutaj z Marszu naprawdę miałby wielkie walki za dobre pieniądze i tutaj miałby zdecydowanie łatwiej, jeśli chodzi o poziom sportowy. Tutaj mógłby naprawdę kilka walk powygrywać i tutaj wydaje mi się, że miałby dobrze. Bo w innych organizacjach typu Bellator, ACA czy nawet ONE, no to wydaje mi się, że no, tam też mogłyby być porażki. W KSW nie do końca myślę, że by były. No na pewno ktoś, na pewno miałby szansę zwyciężyć parę walk. Ciężko powiedzieć, no to już jest takie gdybanie, ale no tak, ogólnie pomysł mi się podoba. No Arlowski, szczególnie pomysł z tym Londynem jest ciekawy. No. Dałoby się Arlowskim ściągnąć na galę w Londynie po prostu większą rzeszę Brytyjczyków. To prawda. Jakinta czy Donald? No sercem Donald. Jakinta spokojnie. Curtis Blades ma szansę sięgnąć po pas? Jeszcze nie. Myślę, że tak i to w przeciągu 2 lat. Nie zostawiliście suchej nitki na Smoljakowie. Najgorszy zawodnik w UFC? Nie, no aż tak to nie. Nie. Ja dalej utwierdzam się w przekonaniu, że był ten Greg, który walczył z Sage'em Northcutem, który próbując obalić Northcutta sam się przewrócił, więc nie. No jeszcze był CM Punk. O, no to też jest talent. No talent. Jakie 3 walki, które nie doszły do skutku, powinny się odbyć? Jest wam szkoda. Na przykład Rumble kontra John Jones. Nie, ja to Mameda z Drwalem nie mogę przeżyć, bo jeszcze parę osób na świecie myśli, że Drwal by wygrał. Ja chciałbym, aż żałuję, że właśnie ta walka Rambla z Jonesem, żałuję, że nie było rewanżu Fiodora z Krokopem, tego żałuję. A trzecia walka, nie wiem, powiem szczerze, Fiodora, wydaje mi się, że Fiodor w UFC, tego żałuję. O, ja jeszcze mówiłem o powrotach z karier, no ja bym, no teraz wiem, że już trochę późno i to już w ogóle się nie wydarzy, ale jednak Ronda, myślę, że jakby wróciła, to nadal, może nie byłaby mistrzynią, ale na pewno nie okupywałaby ogonu w kategorii koguci. Czy ona jest mistrzynią tam w tym u siebie? Nie, teraz w ogóle chyba dziecko jest, ale no to tak, no to podpiszę się pod tym, co ty powiedziałeś.
plus tego Mamena z Drwalem dorzucę. No i cieszę się tym Grabowskim i Bedorfem. Ale też Grabowskiego i Kite jeszcze bym zobaczył. Tak już, żeby też była jasność, bo był taki moment, że no wszyscy byli pewni, że Grabowski by tego Kite poskładał. No ja bym chciał jednak taką walkę, w sumie ten rewanż zobaczyć. A, no i w końcu bym chciał zobaczyć tego, no to już się nie wydarzy na pewno, ale tego Kornika z Anzorem, no. No tak. To jest taka walka, naprawdę, no. I w sumie do tego Parka z tym Gamrotem też bym zobaczył. Dobra, lecimy dalej. Jakie trzy walki... Aha, to już było. Dlaczego tak mało organizacji w Polsce organizuje walki kobiet w MMA? W KSW są w sumie dwie, może trzy zawodniczki. Fan dopiero teraz się za to wziął. Babylon zrobił jedną, a Ladies Fight Night umarło po wcieleniu do DSF. Trochę to smutne dla trenujących dziewczyn, bo muszą szukać walk z zagranicą, a to nie jest łatwe, mając rekord 0-0. No i się zgadzam w pełnej rozciągłości. Naprawdę, jest jakaś dramat. No tam ten FN zrobił jedną walkę, no to była ta Anita walczyła, tak? Z Hanią Gujwan, fajnie, no ale teraz Anita walczyła z Kamilą Porczyk, no mówi się, że Kamila już nie wróci do FN-u. No więc pytanie, czy Anita dostanie tam drugą walkę, no. Jest jedna Karolina Owczarz z Martą Chojnowską w tym KSW, no ale to też nie wiadomo, czy Marta będzie dalej walczyć. Paulina przeszła na boks. Jest Ola Roland, ale jeszcze nie zadebiutowała w KSW, zadebiutuje na pewno. No jest problem, jest mnóstwo dziewczyn, które mogłyby się bić i naprawdę słabo. Nie rozumiem w ogóle organizatorów, że nie robią walk kobiet, tak mało robią walk kobiet, że nie ma ich w Babilonie, że nie ma ich, tak, że fajnie nie ma przynajmniej jednej walki na gale. Ja żałuję, lubię kobiece MMA i przede wszystkim wiem, że jest mnóstwo dziewczyn, które mogłyby się bić. Tutaj tak naprawdę. No przecież to, że Justyna Chaba też dostała propozycję od KSW, ale tam tutaj podobno się Karolina Owczarz nie zgodziła na walkę z Justyną. Tak gdzieś było napisane. I no Justyna Chaba musi walczyć z Sylwia Juśkiewicz, czy Hania Gujwa muszą w Rising szukają miejsca, bo w Polsce jest z tym problem i też jestem tym faktem zmartwiony i nie tyle, że liczę na żeńską organizację, bo nie. Ale chciałbym po prostu, żeby organizatorzy gale MMA po prostu sięgali po kobiety, bo naprawdę jest ich sporo i też zawodniczki K1 da się namówić na MMA. Myślę, że no ja bym w to szedł. No. Bardzo bym chciał, żeby organizatorzy gale MMA regularnie organizowali na swoich galach walki kobiet, no bo jest w czym wybierać, naprawdę. No nic, tylko się ze wszystkim zgodzić. Tu masz pełną rację. Też uważam, że tego było kiedyś tego dużo. Był ten boom, teraz jest naprawdę bieda straszna. Mało macie pytań, to może odpowiecie, jak widzicie szansę Belbity w UFC? No średnio, bo ja sprawdziłem te ostatnie rywalki, co jej nie pokonała i to jest szrot totalny. Dramat. Też nie uważam, nie że... widzę, nie widzę. No, czy nie, ona nie jest złą zawodniczką, ale nie widzę jej szans w UFC. Nie, ona w tej kategorii w muszej, tak? Tak. Czy, no to nie widzę. Jeszcze, żeby ona jest mała, ona mogłaby się na Słomkową pokusić, to może, ale w muszej to w ogóle tego nie widzę, serio. No, myślę, że to będzie jakiś szybki powrót. Ale ona w Rumunii jest taką gwiazdą, jak Karolina Kowalkiewicz u nas. Czy nawet jak Joanna Jędrzejczyk, no zależy, dla niektórych Karolina jest większą. Znaczy więcej ludzie w Polsce zdaje mi się, że bardziej... W sensie Instagram Karoliny Kowalkiewicz bardziej żyje polskimi fanami niż Instagram Joanny Jędrzejczyk. Że w sensie Karolina ma więcej fanów w Polsce niż Jasia. A tam Diana Belbita, ja wam nie chcę skłamać, ale... No ja wam powiem zaraz, ile ona ma na Instagramie. Ale to są w ogóle chore liczby jakieś. Jak na oczywiście no, rumuńską scenę żeńskiego MMA, no bo trzeba o tym pamiętać. A jednak Belbita nie zrobiła kariery ani w KSW. Ani w UFC, a jednak Karolina z Asią zrobiły. Diana Belbita 304 tysięcy followersów. To 1/3 Rumunii. 304 tysiące? To nie wiem, czy 1/3 Rumunii, bo nie, ale zaraz. Nie, żartuję. Zaraz wam powiem, ile ma Karolina Kowalkiewicz. 410 tysięcy. No a jednak Karolina jest w UFC od dawna, walczyła w Nowym Jorku i była mistrzynią KSW, a Belbita ma jedną walkę czy dwie w KSW i dopiero podpisała kontrakt z UFC, także widzicie sami, jaka jest potężna różnica. 304 tysiące followersów na. I na jeszcze na tym YouTube, na Facebooku też mam mnóstwo. Ona jest tam naprawdę sporo gwiazd, powiem wam więcej. Kiedyś robiliśmy wywiad chyba z Dianą Belbitą i on był tłumaczony chyba z rumuńskiego na angielski, jakoś tak to było. I on poleciał w rumuńskim teleekspresie ten nasz wywiad.
Naprawdę. Fragment wywiadu był w rumuńskim Teleekspresie. W otwartej rumuńskiej telewizji głównej, takiej jak jedynka. Diana Bylbita tam była, taką jest gwiazdą, że tam nawet, no to jest szał, nie? Naprawdę, w tej Rumunii, jeżeli chodzi o nią. Jak ona robiła live'a z fanami na grupie, to tam było 1000 osób na żywo. No nie na grupie, tylko na swoim tym, na swoim Facebooku. No, no, no serio, no, a to jest, ona jest tak gwiazdą, dlatego może w UFC chce w Rumunii zrobić galę, no. Być może. Karolina Szydłowska. Jak Ross Pearson poradzi sobie w pięściarstwie? A to nie słyszałem tego, nie zakodowałem tego faktu. No ja też, ale myślę, że sobie nie poradzi. No, myślę, że trochę no, za późno. On był nawet, znaczy nie był straszny, złym strykowiczem w MMA, ale wcale nie był jakimś wybitnym strykerem, jeśli chodzi o MMA, więc myślę, że w boksie tym bardziej będzie miał duże problemy. Też jest bardzo rozbity, więc myślę, że bardzo będzie podatny. Mimo, że wielkie rękawice, no to i tak będzie podatniejszy na te ciosy. Ja też odnoszę wrażenie, że tak mi się wydaje, nie znam się na boksie, ale tak mi się zdaje, że im niższa waga, tym wyższe umiejętności w boksie. Czy Esparza z JJ2 ma teraz sens? Co to w ogóle jest za pomysł? Jak ja to dzisiaj usłyszałem, to mi się z tu paznokcie wywinęły na drugą stronę, no. Ale od rąk czy nóg? No i jednej, i od drugiej się ze sobą zaplątały, no. A byłeś w skarpetkach, czy nie? W skarpetkach, już do wyrzucenia skarpetki. No ja pierdolę, to dziewczyny, kasę oddajcie. Jedna za jedną skarpetkę, druga za drugą. Nie komentuję tego w ogóle pomysłu, to jest jakiś science fiction, no. Zróbmy w takim wypadku tego. No nie, mam to takie zestawienie, jakby teraz zestawić tego. Szymajry z Gamrotem, no. No ale to rewanż musi być. Aha, no to nie, no ale dobra, mi chodzi o jakby... No nie, no nie, po prostu, no. Bo to o czym mam mówić, no. No nie, 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 nie. Karolina, nie wiem, najpierw ludzie chcieli... CM Punka z Mickey Golem. Chcieli zrobić walkę z Karoliną, to jeszcze rozumiem, pół biedy, nie? Ale z Karolą, no Karol jest po porażkach, ale spoko, i tak jest lepszy od Karli. Ale z Karlą, Esparzą, no coś tam wygrała, ostatnio coś tam ten, ale no nie róbmy teraz nie wiadomo kogo, no. Asia pokonała Tisha Torres, zdaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, że Tisha Torres jest wyżej notowana niż Karol Esparza, a przynajmniej była wtedy wyżej notowana, jak walczyła z Asią. I nie ma o czym mówić, no. Porażka z Weliną Szewczenką była w innej kategorii wagowej, a wcześniej były porażki opas z Rose, z jedną zawodniczką, no więc jakby w sumukowej przegrała tylko z jedną zawodniczką, jak można teraz połączyć ją ze Sparzą? No cóż, co mam ci powiedzieć? No ja tego pytania wiem, ale to gdzieś to widziałem, że Bakarla taki pomysł wpadła w ogóle. Nie, no według mnie nie, też uważam, że nie ma to sensu. Czy Klaudia Gadelia zdobędzie kiedyś pas? No nie, chyba. Raczej nie, ona wydaje mi się najlepsza już była, a teraz jest taka trochę schyłkowa według mnie i no lepsza nie będzie. A ta kategoria cały czas idzie do przodu, więc ja myślę, że nie. Nie pas UFC na pewno. Kto powinien zawalczyć z Chris Cyborg? Nie wiem, szczerze nie wiem. Nie ciężko powiedzieć tak naprawdę na tą moment. Nie ma wyzwań w 6-6 do 6-1 nie zejdzie. Zawodniczek jest tym 6-6. No to no właśnie o to chodzi. Ciężko. Nie wiem, to naprawdę. Może dziewczyna, może Jermaine Durandami, tylko ona się boi wiatru. Że przestań, że ona by się nie zgodziła na samoważenie, a co dopiero na walkę. Też prawda. No dobra, to lecimy dalej. Patryk Kalinowski. Co dalej z Maliną? Za sensu ma godne, ale duetu Olkiewicz-Malina nie przebije nic. Żadnych wieści o różowych kosmetyczkach i tym podobne. Mówiłem ci, o to mi chodziło. A różowe kosmetyczki zawsze możecie pytać, bo Mariusz jest zawsze na podcaście. No to wiadomo. Jak tam kosmetyczka, Mariusz? Opowiadaj. Nikt nie słucha. Zgasza światło, mów. Taka była, jak jest, nic nie zmieniło. W Lublinie również ją miałem ze sobą. No to współczuję Lublinowi.
Polski zombie dzielnie się udzielał na ostatnim KSW, aż się tak zmęczył, że język się poplątał troszkę. Ale w wywiadzie dla konkurencji zdradził, że jest wyznawcą teorii spiskowej, według której metryka Saladina Parna została sfałszowana i jest on znacznie starszy. Słyszeliście coś o tym, czy to wynik zmęczenia wrzoska? Nie, to ja słyszałem już tą wersję, ale to chyba z obozu właśnie Shark Top Team. Tak naprawdę ma 39 lat. Nie, no tak to nie, ale że jest... Nie, że... nie jest Saladin, tylko Aladin. Że jest jakiś... że jest, gdzieś to słyszałem już tą teorię, no chyba właśnie też z ich obozu, że to jest jakiś tam hachment. Ale no nie, no tak, ktoś widział Saladina Parnas na żywo, czy nawet niekoniecznie na żywo, to widać, że jest, to jest młody chłopak, no. Że nawet jeżeli, nawet jeśli jest jakieś przyciemnione, to może ze 2 lata max, no. No to nie, tyle. Nie widziałem żywo, to że nie wiem. No to bez znaczenia, no przecież to jakby bez znaczenia, no. Oli Sadebe też był niby młody. Co to za zamieszanie z Gamerem i KSW? Wiecie coś? Bo pojawił się Parnas, zrobiło się arcy ciekawie, a to jakieś trudności podobno się pojawiają. No, no mówiliśmy już dogłębnie ten temat, przeanalizowaliśmy jakkolwiek. No, no i to czekaj, no to było wszystko. O, no to rekordu nie będzie. 2.39 przylatuje aktualnie. Zmieścimy się w 1,5 godziny. No tak mi się wydawało, no. Jak zwykle na początku jakby dużo czasu poświęcamy na odpowiedzi, a potem trzeba trochę nadganiać, żeby się zamknąć w tych 3 godzinach, bo inaczej nie możemy tego na SoundCloud wrzucić, a to trochę utrudnia wielu osobom, bo jednak sporo osób jest przyzwyczajonych, żeby słuchać właśnie tam, a my... A i wiemy to, ja to też rozumiem, no już sam doświadczyłem tego, że jakby... YouTube nie jest zbyt przyjazną platformą do odsłuchiwania podcastów. No dobrze, to dziękuję wam bardzo za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że taki luźny, majówkowy odcinek wam się podobał. I takie, w ogóle takie Q&A jest ciekawsze. No, dopóki ja nie opanuję oczywiście tej tajnej magii łączenia dwóch osób na live'ie, no to tak to będzie wyglądać. Więc będziemy podsumowywać galę, a jak znajdziemy po prostu chwilę czasu na drugi podcast, to będziemy wtedy robić Q&A. Nie będzie tak, że tydzień w tydzień będzie i Q&A, i podsumowywanie. Nie, no jak będzie chwila czasu więcej, to po prostu zrobimy takie Q&A jak teraz i odpowiemy na wasze gromadzące się pytania. Także dziękuję wszystkim za udział. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się oczywiście podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo to nam się pomaga. Co, Michał? Fajnie rozwijać. Tak, a jest. Ostatnio bardzo źle ci to wyszło, powiem ci. No wiem, właśnie sam nie byłem z siebie zadowolony. Słuchaj, jak to powiedziałeś, to sam do siebie powiedziałem fajnie rozwijać. No, też jak to mówiłem, to czułem, że coś jest nie tak, no. Ale czułeś tam wtedy mój oddech na plecach, nie? Coś tak, czułem, tak, że... Szepczę do ucha. Czułem, że ci się nie będzie podobać, no bo mi też się nie podobało. No to dobrze. Tak to wygląda. Także moi drodzy, oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy bardzo, bo 26 tysięcy subskrypcji już pyknęło. Chcemy wam powiedzieć, nie wiem, w sumie no możemy o tym powiedzieć, nie jest jakieś tajemnice, że nawiązaliśmy współpracę, jakąś taką współpracę, nie wiem, czy tak to można nazwać. No i mamy kontakt z klubem Jackson Wink. Tutaj serdecznie pozdrawiamy Wojtka, który nam to umożliwił, który jest gdzieś tam przedstawicielem na Polskę, Jackson Wink. I on nam to umożliwił, także był wywiad z Timem Kennedym. Ja wiem, że dużo osób pytało napisy, no ale jest ten problem. No, być może to rozwiążemy trochę inny sposób niż się spodziewacie, więc będzie. Jest taki plan wstępny, na razie nic nie deklaruję, ale jest taki wstępny plan, bo naprawdę dawanie napisów do 30-minutowego filmiku jest naprawdę bardzo czasochłonne. Kto tego nie robił, ten nie zrozumie. Po prostu ten, kto tego nie robił, ten nie zrozumie, bo przetłumaczenie to jest jedno, ale synchronizowanie dźwięku z napisami to jest dopiero katorga. Także być może, że wywiadem no się ukazywać na pewno w ten sposób, w takiej wersji jak jest teraz, plus prawdopodobnie będziemy je przepisywać na... tłumaczyć je, ale nie rzucać napisów, tylko będziemy po prostu przepisywali je na papier, tak jakby, i będzie po prostu w formie tekstowej wywiadu na stronie. Taki wywiad plus, i on będzie oczywiście, link do tego będzie oczywiście na YouTubie, plus oczywiście na stronie, i tak to będzie wyglądało. Także
Ci, co znają angielski, będą mogli sobie odsłuchać, a ci, co nie znają, będą mogli sobie przeczytać. Taki jest plan, bo wtedy faktycznie zajmie to dużo mniej czasu niż synchronizowanie tego, bo tłumaczenie to jest jedno, więc jak tłumaczysz, musisz przepisać, a potem to wszystko musisz synchronizować. Jest to katorga, więc tak jak powiedziałem, przy 30-minutowych wywiadach, a głupio by było zrobić 10 minut tylko po to, z takim gościem jak Tim Kennedy, 10 minut tylko po to, żeby łatwiej było potem dodawać napisy. No nie, tak to nie będzie wyglądać. Także taki jest plan. Mamy zaplanowane raz, dwa, trzy, cztery chyba wywiady już z osobistościami z Jackson Wink. Także takie wywiady się będą u nas pojawiały. Tym się właśnie wyróżniamy. Także chcemy się wyróżniać, także ta współpraca się rozwija i o tym chciałem wspomnieć. Poza tym oczywiście w najbliższym czasie będziecie mogli nas zobaczyć dopiero w Gdańsku, gdzie również postaram się dotrzeć na strefę fana i zrobić live'a, tak jak ostatnio. Bardzo wam się podoba, prawie 10 tysięcy odsłon, także fajnie. Z pewnością też pewnie Paula go będzie prowadziła. To jest to, nawet że widzimy się w Gdańsku i wcześniej nic, no bo Babilon nam wyleciał, więc wcześniej chyba nie będziemy nigdzie. Ile się nie mylę, jeszcze tylko sprawdzę w kalendarz, nie. 11-12 nie ma nic, także w ten weekend jest majówka, później mamy wolę, no i później jest KSW. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś zapowiedzi. Więc jeszcze raz, subskrybujcie, lajkujcie na fanpage'u, followujcie na Twitterze, na Instagramie. Tam też zawsze jakieś linki, nowości i różne przecieki też się zdarzają, breakingi. No oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich na Patronite i wspierania nas właśnie na tej platformie wśród dołączenia do 15 patronów. Myślę, że wszyscy z nich mogą gorąco polecić nie tylko grupę, ale również wspieranie nas i to, co się z tym wiąże, także jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Oczywiście widzimy się, znaczy słyszymy się, widzimy, wy nas widzicie w Sztokholmie, będziemy, jak już jest temat zaklepany, bilety, akredytacje przyznane, bilety kupione, na dniach zaklepuję hotel, bo znalazłem nową platformę do wyszukiwania noclegów i okazało się, że jest fajna, bo jest tańsza zdecydowanie niż Booking, także polecam, Airbnb się nazywa, jakby ktoś chciał na przykład. No i to chyba tyle. Jeszcze raz dziękujemy od danej majówki. Bawcie się dobrze, nie zjedźcie za dużo, nie wypijcie za dużo z umiarem, nie wracajcie pijani samochodami do domu. I to tyle. Życzę ładnej pogody. No widziałem właśnie pogodę dla Warszawy, więc szału nie ma. Chyba to będzie słaba majówka. Miejmy nadzieję, że będzie dużo lepiej po niej. Także to tyle. 172 odcinek MMA Tonight w wersji Q&A przechodzi do historii. Prowadzącymi byłem ja, Olkiewicz Mariusz i Michał Malinowski. Adios. Adios.